Witam na 22 zajęciach Olimpijskiego Koła informatycznego, na których wspólnie przygotowujemy się do Olimpiady informatycznej, poznajemy w jaki sposób przyspieszać działanie komputera. Oczywiście przygotowujemy się do tej Olimpiady, to jest jasna sprawa, ale również przygotowujemy się do tego, żeby rozwiązywać problemy w przyszłości. Dlatego, że Olimpiada, kochani, jest drogą, drogą, Którą właśnie ta olimpiada zaczyna. Ona zaczyna naszą drogę, ale na szkole średniej wcale ona się nie skończy. My dzisiaj zobaczymy, jak możemy przyspieszyć milion razy dzisiaj przyspieszymy działanie komputera w jednym z pytań, ale później to samo będziemy mogli zrobić, gdy będziemy mieli 20 kilka, 30 kilka, 40 kilka i tak dalej lat. Będziemy znajdować leki, będziemy układać elementy na taśmie, będziemy. Strategie inwestycyjne definiować. Różnych kombinacji jest bardzo dużo. Komputer nie jest w stanie wszystkiego policzyć. My powiemy, jak ma to robić, żeby zamiast liczyć miliony lat zrobił to w sekundę. Kochani, podam Wam tutaj tylko przykład mojego ucznia, który mając 20 lat, będąc dokładnie rok po olimpiadzie, rok po olimpiadzie taki sam jak my, czasami mu się udawało przejść do kolejnego etapu, czasami mu się nie udawało przejść do kolejnego etapu, to tak samo jak, jak my, przez jedną z firm, która wysyła różnego rodzaju elementy, różnego rodzaju rzeczy, no i ona musi te rzeczy pakować, prawda? no wiadomo, że jeżeli na przykład do mnie coś wysyła i wyśle to w jednej paczce trzy rzeczy, a nie na przykład w dwóch, no to, Wiadomo, że ona zaoszczędzi, środowisko zaoszczędzi, no wszyscy są szczęśliwi, prawda? I on, słuchajcie, znalazł algorytm, który zmniejszał ilość paczek o 10%. Byli przeszczęśliwi, byli po prostu przeszczęśliwi. Oczywiście, używając metodologii, używając sposobów, które poznał w olimpiadzie. Więc to się, nasza przygoda, która się zaczyna na olimpiadzie, w szkole podstawowej, w szkole średniej, ona będzie trwać. Ona będzie trwać tu, w Polsce, za granicą, gdziekolwiek byśmy nie byli. Będziemy mega potrzebni po to, żeby nasze pomysły usprawniły, I nie tylko paczki. Ilość samochodów, która wyrusza w drogę, ilość kilometrów, które one pokonują, rozlokowanie centrów handlowych czy centrów dystrybucyjnych. Kochani, tego jest mnóstwo, uwierzcie mi, że tego jest mnóstwo, jest mnóstwo tutaj takich challenge'y czy, czy różnego rodzaju hackathonów, na których firmy wręcz proszą o to, żeby im pomóc, dlatego przed nami przyszłość. Wkraczamy na tą drogę, a my oczywiście, ponieważ za chwilę jest drugi etap Olimpiady Informatycznej Juniorów, to spróbujemy sobie dzisiaj hmm, popatrzeć, jak rozwiązywać zadania. Nie przejrzymy wszystkich algorytmów, no bo nie będziemy w stanie tego zrobić. Przejrzymy dwa algorytmy. Ja też zwracam uwagę, żebyście w podobny sposób przejrzeli trzy jakieś pozostałe. Ale pamiętajcie, że najważniejsze jest to, co tu jest napisane. Najważniejsze są nasze pomysły. Tak? Nasze pomysły. O tym też będzie nasza kreatywność, o tym też oczywiście będziemy mówić i nie, nie, nie fokusujmy się nigdy rozwiązując jakikolwiek problem, czy na olimpiadzie, czy jakikolwiek problem z przemysłu, z biologii, z ekonomii, nie fokusujmy się na jakichkolwiek algorytmach, tylko na pomyśle, na próbie zrozumienia tego problemu, o tym będziemy oczywiście dziś rozmawiać. Kochani, no ja muszę się wytłumaczyć, że nie ma z nami Tomka Kwiatkowskiego. Tomek Kwiatkowski, no, on oczywiście, jak wiecie, jest wielkim fanem rozwiązywania problemów. Wspólnie ze swoimi trzema kolegami dzisiaj startuje w takim bardzo prestiżowym konkursie algorytmicznym, drużynowym. Życzymy mu powodzenia. A już on to powodzenie ma, kochani, bo nasz Tomek Kwiatkowski, nasz prowadzący, którego dzisiaj będę zastępował, jest w trzecim. Etapie zarówno Olimpiady Matematycznej, jak i Olimpiady Informatycznej. Kochani, wielkie brawa. Również tutaj czas poświęca z nami, spędza z nami, także dziękujemy serdecznie i cieszymy się z jego sukcesu, bo to jest nasz sukces, to jasna sprawa. Zanim zaczniemy, tylko chciałem podziękować, bo w poniedziałek, w nocy z poniedziałku na wtorek skończył się konkurs Micz Programowania. Kochani, dwa miesiące wspólnej zabawy, odkrywania, no mnóstwo kodowania. Myślę, że, mnóstwo, że nauczyliśmy się, bardzo dużo się nauczyliśmy, zebraliśmy doświadczenia. Do Poznaliśmy też możliwości, do czego może być przydatne programowanie. Jak przydatne są bagi, przecież, prawda? Poznaliśmy też trochę świata, było zadanie RUD66, poznaliśmy trochę palindromy Jana Kochanowskiego, więc było możliwość dużo rzeczy poznania. Myślę, że podobało Wam się troszkę ten konkurs. A ja już w tym momencie zapraszam na uroczystą galę Mistrza Programowania, która się odbędzie 16 marca, właśnie tutaj też na tym kanale o 18. Wtedy wybierzemy laureatów, tych, którzy zdobyli nagrody. Zachęcam serdecznie. No a was proszę, teraz na Facebooku jest quiz, żebyście napisali co było, jakie było najfajniejsze zadanie, czego się nauczyliśmy no i co powinno się zmienić w kolejnej edycji. Taka wielka prośba, jakbyście mogli napisać. No też oczywiście wśród osób, które napiszą. Będzie wybrana nagroda, a zwycięzca oczywiście też za tydzień w środę. Kochani, przechodzimy do meritum. Quiz numer jeden: potem, oczywiście, wybór zwycięzców z konkursów, z challenge'u, Quiz numer dwa: tu jest pomyłka, a następnie pytania i odpowiedzi. I ja już kochani, zapraszam nas wszystkich do pierwszego quizu. Do pierwszego Kahuta: prośba o wrzucenie na czacie linka do Kahuta i numeru naszego quizu. Tak, komiks mówi, że trzyma kciuki za naszego Tomka, oczywiście, ja też jak najbardziej. Czy będą opublikowane najlepsze rozwiązania? Pyta się Franciszek. Napisz, Franciszku, wydaje mi się, że paczki z rozwiązaniami po prostu opublikujemy te wzorcowe, tak, te, które tutaj napisaliśmy wspólnie z Tomkiem, no i z pozostałymi osobami, które no nie tylko my żeśmy układali zadania. Też Daria, Emil, więc dużo osób układało, więc oczywiście te nasze wzorcowe rozwiązania wrzucimy. Będzie post na Facebooku Franku. W takim razie nie ma problemu, wszystko wrzucimy. jak pyta dla jakich klas? No, w sobotę jest dla szkół podstawowych, tak? Drugi etap, prawda? Także jest dla szkół podstawowych. Ja w międzyczasie słuchajcie, też tylko. O, wrzucę mm, momencik wrzucę linka do naszej gali finałowej to jest za tydzień wrzucę linka to była gala finałowa tak no i też jakbyście mogli napisać właśnie jak się wam podobał mistrz mistrz programowania też wrzucam do tego do tutaj do prośba z prośbą o opinię także jakbyście też wielka prośba my będziemy oczywiście za chwilkę zaczynać jest godzina 18:07 możemy się umówić na no nie wiem, 18.10 nie wiem, czy nie będzie za późno, 3 minuty, bo już widzę, że wszyscy właściwie są. Także nie wiem, czy nie będzie za późno, czy nie powinniśmy zacząć wcześniej, no ale zobaczymy. Kochani, to Quiz będzie dzisiaj, to może tylko też powiem, dzisiaj są dwa quizy, Ten pierwszy, taki dłuższy, ponad 20 pytań, drugi krótszy, też ponad 20, ale krótszy ten. ten. Tak jak powiedziałem, chcę, żebyśmy wspólnie przeszli przez sposób rozwiązywania zadań. Oczywiście od strony Olimpiady, ale nie tylko, ale nie tylko, żebyśmy no, takie dwa algorytmy sobie tutaj dotkniemy. Pozostałe będę prosił was, żebyście zrobili to samemu, jak Wam się. Spodoba komiks, mówi są wszyscy. No, to jak komiks mówi, że są wszyscy? A, Bartek pyta czy będzie można absolwować zadania z mistrza programowania. Oczywiście, zrobimy, żeby było publiczne. Dziękuję Bartku, bardzo słuszna uwaga. To nie tylko oczywiście opublikowanie rozwiązań, ale to, żeby um, oczywiście też to, żeby można było wrzucać. Te zadania się pojawią pewnie w kolejnych edycjach um, OKI, tak? Czyli jak będziemy mieli zajęcia z OKI w następnym roku, to myślę, że szczęście z tych zadań sobie na pewno skorzystamy, bo one są naprawdę bardzo takie ciekawe, zarówno algorytmicznie, jak i poznawczo. Tak, tak, komiks oczywiście, masz rację, to jasne, że masz rację, no trudno, słuchajcie, pierwsza rzecz chciałem tylko powiedzieć, żebyście się nie zniechęcali, jeżeli będzie źle odpowiedzieć zadanie, to jest naprawdę maraton, przynajmniej ten pierwszy quiz to jest maraton, więc na pewno będzie szansa odrobić, wątpię, żeby ktoś miał pełną pulę, zobaczymy, to ukłony, jeżeli będzie miał, ale nie zniechęcajcie się w żaden sposób. Tak, dziękuję Minecraft, bardzo dziękuję za te słowa. Naprawdę tutaj dużo paliwa mi dolałeś, bardzo ci dziękuję. Cieszę się, że, że zebraliście to doświadczenie. No i że to była motywacja do poznawania. Myślę, że czujecie się mocniejsi. Dziękuję komiks, bardzo dziękuję. No to już wytrzymamy do tej 18.10. 18 Tak, jeszcze dosłownie chwila i to, żeby już była tutaj proforma na moim tutaj zegarze pojawi się w 18.10. Yy, Kuźniak, czy OIJ ma swój kanał na YouTube? Oczywiście, zachęcam Przemku do tego, żebyś wpisał na YouTube Olimpijskie Koło Informatyczne. W ostatni weekend były warsztaty, które prowadzili mistrzowie. Adam Gosienica Samek, no, złoty medalista Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej. Prowadziła też Polina, srebrna medalistka, brązowy medalista też prowadził fantastyczni ludzie prowadzili te warsztaty. Sobota, niedziela. Po prostu przysłuchać. Słuchajcie, idziecie autobusem, idziecie pieszo, zamiast słuchać mm, muzyki czy czegoś. Po prostu posłuchajcie ich coś tam zostanie. Zobaczycie, coś zostanie. I będzie Wam kolejne zadania, yy, prosimy, żeby, yy, i kolejne, yy, kolejne zadania będą w, yy, Wam szły łatwiej. No one, prosimy, żeby było mało bugów. Taką mam nadzieję. 5, 4, 3, 2, 1, start. Głosiennica, sumy prefiksowe, quiz numer 1. I zaczynamy. Podejrzewam, że nietypowo. Zaczynamy. Yy, yy, słuchajcie, będziemy się w dalszym ciągu zajmowali następującym problemem. Tak? Naszym zadaniem jest policzyć. Ile jest spójnych przedziałów, liczb, które sumują się do 5? To będziemy dalej, tym, tym problemem będziemy się dalej zajmować. Ja go na, na razie tutaj wkleję nam do tablicy, zobaczcie. I teraz my będziemy się zajmowali takim problemem, czyli na przykład jaki przedział się sumuje do 5? No na przykład taki, prawda? Zobaczcie, ten się sumuje, tak? Bo 2, przepraszam, taki się sumuje do 5, tak? 2, 3, 4, 5, tak? Ten się sumuje do 5, no ten też się sumuje do 5, ale na przykład to. I to już nie sumuje się do pięciu. W żaden sposób się nie sumuje do 5. To jest jasna sprawa, bo musi być spójny, tak? To jest spójny, a to, co myśmy my zrobili, te dwie liczby nie są spójne, tak? Ile jest spójnych przedziałów liczb, które się sumują do 5 I tylko prośba na czacie, dajcie znać plus 1, jeżeli treść zadania jest jasna, 0 jak średnio, i minus 1 jak jest niejasna. Tylko wielka prośba. Tak, komiks bardzo dziękuję. No tutaj za podpowiedzi. Kacper Komiks, Kacper Olek, Nas, Szybki Bill, Persi, Piotr, Franciszek, Aleks, Remi, super, bardzo dziękuję No możemy nawet policzyć ile ich jest tutaj, tak fizycznie rzeczywiście, można byłoby spróbować policzyć Ale to zostawmy, to sobie zostawimy na razie, to może nie jest aż tak istotne Maksym również, kochani, i tym, tym, programem, tym problemem będziemy się dalej zajmować Pytanie numer dwa: jak można rozwiązać ten problem brutalnie? Załóżmy, że chcemy go rozwiązać brutalnie, to jak moglibyśmy ten problem brutalnie rozwiązać? Tak? Yy, mamy 30 sekund na no to odpowiedź, tu będą różne czasy. Yy, od 20 sekund aż do 4 minut te czasy nam się będą zmieniać. Tu jest pierwsze pytanie: jak można to rozwiązać brutalnie? Bru no, sp sprawdzić sumę wszystkich liczb na wszystkich możliwych przedziałach, losować przedział i sprawdzać, czy sumuje się do 5, policzyć różnicę wszystkich liczb, obliczyć sumę wszystkich par liczb. Prawda? No, tutaj jaka, jaka jest tu odpowiedź? Oczywiście sprawdzić sumę liczb na wszystkich możliwych przedziałach. No, ten nasz algorytm byłby dosyć prosty. Mówimy tak. Hej, zaczynam tu i liczę w tą stronę, tak? i liczę w tą stronę. I jeśli gdzieś będzie suma równa 5, no to fantastycznie. Potem zaczynam tu i idę, w, liczę do samego końca. Zaczynam tu i liczę do samego końca. Zaczynam tu i liczę do samego końca, zaczynam tu, liczę do samego końca, zaczynam tu, liczę do samego końca i tak dalej. Dajcie znać, czy, te, czy, wie, czy wiecie o co mi chodzi? Na czym polega ta brutalna metoda, prawda? Dajcie znać plus jeden, jeżeli ona jest jasna, zero jak średnio, minus jeden jak jest niejasna. Dlaczego ona się nazywa brutalna, słuchajcie? Brutalna, dlatego, że sprawdzamy wszystkie możliwości, prawda? Zaczynamy stąd i liczymy sumę, czyli. Mówimy, sprawdzam ten przedział, sprawdzam ten przedział, sprawdzam sumę na tym przedziale, sprawdzam sumę na tym przedziale, na tym przedziale i na tym przedziale, potem sprawdzam sumę na tym przedziale, na tym przedziale, na tym przedziale, czyli sprawdzamy sumę na wszystkich możliwych przedziałach, ponieważ sprawdziliśmy wszystkie przy, y, przedziały, no to na tym polega y, brutalność tej metody, brutalność nie znaczy, że ona jest jakaś taka, no jakby to powiedzieć nie, niemiła i tak dalej, brutalna polega na tym, że no brutalnie to liczy, sprawdza wszystko co jest możliwe, czyli to wszystkie przedziały, prawda? Dziękuję za plus jedynki. Przemek, jeżeli coś jest do końca niejasne, to daj znać, ale mam nadzieję, że się wyjaśnia w międzyczasie. Yy, tak, Persji już nawet troszkę oszacował złożoność, ale to zobaczymy. Zobaczymy, czy rzeczywiście jaka tutaj byłaby ta złożoność. Yy, to właśnie zaraz będziemy Persji o tym rozmawiać. Pierwsza piątka, która nam się pojawiła, to klasy Shining Champion Brave Snowy. Pytanie trzecie. Dla ilości liczb równej 10 do 6. Ile operacji potrzebuje brutalne rozwiązanie, przejrzenie wszystkich przedziałów? Załóżmy, że mamy nie 7, bo poprzednio mieliśmy tam 7 tych, pamiętacie, mieliśmy ich 7 tych liczb, ale my mamy 10 do 6, 10 do 6, tak? Czyli milion, milion, tutaj yy, yy, milion wartości, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 4, 3, mamy milion takich wartości. I takie brutalne rozwiązanie. Ile by ile wymagamy od komputera, żeby wykonał operacji? Tak, albo 10, 10 do 12. To są dwie poprawne odpowiedzi, każda z nich poprawna. No dlaczego? Bo popatrzcie, ja muszę policzyć, jak stąd zacznę, to popatrzcie, powiedzmy, że mam tego więcej, czyli aż do 10 do 6 do miliona, i tu mam jakieś wartości. Powiedzmy, tu jest trójka. Tak? No to popatrzcie, jak stąd zacznę, to muszę policzyć sumę tu potem sumę tu, będę się tak przechodził dalej, prawda, tu mam 6, tu mam 8, tu mam 9, tu mam 10, tu mam 11 i będę porównywał z tą sumą, która jest dana, no oczywiście jak jest piątka, to wcześniej skończę, ale na przykład tu mogłoby być nie 5, a 5 tysięcy, prawda, tu mogłoby być 5 tysięcy, no i bym szedł, prawda, tak, prawda, bym powiedział 6, 8, 9, 10, 11, 15 i tak dalej i tak idę. I w najgorszym wypadku, startując stąd, bym doszedł do końca, czyli bym wykonał 10, 10 do milion operacji, prawda? Bym wykonał milion operacji, tak? No potem jakbym zaczął, to bym no, wykonał. Troszkę mniej operacji, no bo już stąd bym tylko zaczął i w najgorszym wypadku też bym szedł do końca, starając się znaleźć sumę 5000. No to bym wykonał 999, 999 operacji, prawda? No bo bym to dodał, to dodał, to dodał. No to jest jasne. No i tak dalej, aż tutaj bym doszedł, no to już prawda, to już stąd to byłaby jedna operacja, a tutaj to już by było zero, prawda, no czyli gdzieś tam byłoby powiedzmy plus jeden do tego by dochodziło. Czyli ilość operacji, którą by wykonał komputer, to stąd zaczynając byłoby milion, stąd zaczynając byłoby 999 tysięcy, stąd zaczynając byłoby o jeden mniej, a gdzieś tam stąd zaczynając czy stąd, no to byłaby ta jedynka, prawda. No i powiedzcie mi na czacie, dajcie znać na czacie, ile wynosi taka suma, ile wynosi... Taka suma, prawda? Czy ktoś z was zna taki wzór na sumę liczb od 1 y, do miliona, albo ogólnie od 1 do n. Tak? Suma liczb od 1 do n. 1 plus 2, momencik o 1 plus 2 plus 3 plus i tak dalej, plus n. Czy znamy taki wzór? Tak, Bartek bardzo ładnie. Y, y, Olek y, też chyba wydaje mi się, że tak, Piotr, tak, dokładnie. Tak, Kac, Niomi, Kacper, nas, Olek, oczywiście n razy n plus 1 przez 2. Taka jest suma, tyle wynosi ta suma. Czyli popatrzcie, gdybyśmy sobie tutaj popatrzyli mniej więcej, tyle wynosi ta suma. Zobaczcie, natomiast jeśli, ta suma dokładnie wynosi tyle. n razy n plus 1 przez 2, czyli n kwadrat plus n przez 2, czyli tak naprawdę n kwadrat przez 2 plus n na 2. No i kochani, w algorytmice mówimy, zobaczcie, kiedy komputer będzie płakał? Czy jak będzie wykonywał to, czy jak będzie wykonywał to? No raczej, jak będzie wykonywał to, bo popatrzcie, nasze n to jest 10 do 6, czyli tu mamy, popatrzcie, zgodnie z tym wzorem ta suma to będzie ile? 10 do 6 i do kwadratu, to mamy to, podzielić przez 2 plus n podzielić przez 2, 10 do 6 podzielić przez 2. No to wiemy o tym, że to jest 10 do 12 podzielić przez 2 plus 10 do 6 podzielić przez 2. Zobaczcie, czyli on musi wykonać 10 do 12 podzielić przez 2 operacji plus 10 do 6. To możemy pominąć. Zobaczcie, jeśli ktoś ma do zrobienia 10 do 12 to jest, to jest bodajże 1000 bilionów, tak? 1000 bilionów. Jeśli ktoś ma. E, przepraszam, bilion, bilion, to 10 do 12 to jest bilion, tak? Jeśli ktoś ma do zrobienia bilion operacji, czyli milion milionów, no to to jest dla niego bez znaczenia. To jest tak, jak my byśmy mieli milion, zobaczcie, jakbyśmy mieli milion i ktoś by nam zabrał złotówkę. No na pewno byśmy nie byli zadowoleni, ale no, specjalnie by nie zrobiło to też na nas wrażenia, prawda? Więc komputer z tego powodu nie będzie płakał. On będzie płakał. Czyli to dla niego nie ma znaczenia. To, że podzielimy przez 2, też nie ma znaczenia, bo to zamiast 10 do 12, to będzie 5 razy 10 do 11. Zobaczcie, to to jest 5 razy 10 do 11. To też nie ma znaczenia. Więc my ogólnie w złożoności mówimy, że nasza złożoność to była jaka? O od n kwadrat przez 2 plus o od n przez 2, ale mówimy, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, nasza złożoność to jest mniej więcej o o n kwadrat, czyli mniej więcej mówimy, że Rząd operacji to jest 10 do 12. Mówimy, że ten algorytm ma rząd operacji 10 do 12. Tak to wyjdzie? No, okej. Okay. Słuchajcie, dajcie znać w takim razie na czacie, jeżeli to, co tutaj sobie policzyliśmy, to jest jasne, to jest plus 1, 0 jak średnio, minus 1 jak to jest niejasne, prawda? My to, co my, to, co my powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy sobie, ile. Operacji wykona nasz algorytm, kiedy będzie brutalnie czyli sprawdzał sumę na każdym przedziale, czyli liczył sumę w tą stronę, sumę w tą stronę, sumę w tą stronę, prawda? Mniej więcej. Tak. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, tak Przemku, no ja się cieszę, że zrozumiałeś to, jeżeli ty to jest dla mnie też największe szczęście, bardzo ci dziękuję za te słowa, bardzo mi miło, dzięki wielkie. Super, Persi, Mikołaj, Kuźniak, Marcelina, Keczupek, Plumpcia, Aleks, Andrzej, jeżeli coś jest miasto to daj znać, Kartper, Olek, Remi, Nas, Franek. Kasper szybki Bill. Tak jest. Czyli nasz komp dlatego tutaj jest napisane, że wykona około 10 do 12 operacji. Zobaczcie, on wykona około 10 do 12 operacji. Tak naprawdę wykona tyle operacji, ale rząd wielkości to jest mniej więcej 10 do 12 i nasza złożoność to jest O od N kwadrat. O od N kwadrat. No, no no tak jest, to tak jest. To co zrobić, nie? Pierwsza piątka, shining, classy, snowy, smiling, joyful. Pytanie czwarte, ile operacji może wykonać twój program na Olimpiadzie? No i teraz przechodzimy do, do takiego pytania. My jesteśmy na Olimpiadzie. Ogólnie przyjmuję, jest taka, zobaczcie, warto patrzeć na limity, ile jest danych, prawda? Czy na przykład tych liczb, które są podane, jest milion, tysiąc, czy może na przykład, nie wiem, miliard, bo to nam mówi... Ile możemy wykonać operacji? Jaka może być złożoność? Bo ilość operacji, która może wykonać nasz program na Olimpiadzie, jest zdefiniowana. I ta ilość operacji to jest właśnie między 10 do 6 a 10 do 8. Tak? 10 do 6, 10 do 8. To jest tak zwana sekunda olimpiadowa. To jest taka sekunda olimpiada. Ogólnie nasz program ma czas na sekundę. Jak wykona, będzie wykonywał się dłużej, no to zostanie wykszaczony i ten dany tekst, test, znaczy przerwany, przepraszam, i ten dany test mu nie będzie zaliczony. Prawda? Ogólnie Ogólnie mamy sekundę, i w czasie sekundy nasz program może wykonać 10 do 6, 10 do 8 operacji. No i moje pytanie jest następujące: czy dla miliona operacji, dajcie znać na czacie, czy dla miliona operacji nasz komputer zmieści się w sekundzie? Tak przy okazji, dajcie znać. Nasz komputer, zobaczcie, będzie sekunda, e, tu mamy, mamy milion liczb jest ta sekunda, to czy on zmieści się? Dajcie znać na czacie, czy się zmieści. No, raczej się nie zmieści, prawda? No tam sporo, tak? No, on mówi, że pewnie więcej, yy, więcej i tak dalej, tak? To jest jasna sprawa. Tak, w brutalnym podejściu na pewno, nie? No, zwróćcie uwagę, że nasz program to będzie dobrze liczył dla testów mniej więcej 10 do 3, prawda? Bo skoro mamy n kwadrat, no to 10 do 3, prawda? Dla, jeśli tych liczb będzie od 1 do 10 do 3, tyle będzie naszych liczb, no to pamiętamy, że mamy Ilość operacji to jest kwadrat. No to wtedy będzie mniej więcej 10 do 6. Czyli nasz program w ciągu tej sekundy, przyjmując, że sekunda to jest właśnie 10 do 6, to nasz program no mniej więcej, mniej więcej wytrwa i dostanie punkty dla testów 10 do 3. Czyli sporo punktów dostanie. Sporo punktów dostanie. war, Jeżeli nie mamy innego pomysłu, warto pisać bruta na olimpiadzie, bo trochę punktów dostaniemy. On przejdzie testy 10 aż do 10 do 3, prawda? Ja może tutaj troszkę się wycofam. O, z tych wszystkich... O, to jeszcze może zostać, tak, e, tak, dobra. Zobaczcie, e, to tylko zmarzę, może e, tak, to sobie zmarzmy. O, zobaczcie, czyli nasz, e, nasz program. Nasz program, tak? No gdzieś tutaj 10 do 3 będzie, prawda? Będzie jakaś, nie wiem, yy, dwójka, prawda? Przy 10 do 3 będzie dwójka. Czyli dla takiej liczby testów nasz program jeszcze dostanie, bo, bo zmieści się w tej sekundzie, prawda? Mamy złożoność, pamiętamy. O od n kwadrat. Taka jest nasza złożoność. Czyli mniej więcej wykonamy 10 do 3 do kwadratu operacji. To będzie 10 do 6. Czyli dla testów, które będą miały tyle m, danych, wszystko będzie, okay. wszystko będzie OK. Może nawet 10 do 4, prawda? Jeżeli ta sekunda olimpiadowa to będzie yy, 10 do 8, to nawet 10 do 4, prawda? Bo zobaczcie, jakby tu było. Yy, o, 10 do 4. No to wtedy 10 do czwartej i do kwadratu, no to będzie 10 do 8. Czyli gdzieś pomiędzy, prawda? Zobacz, jeżeli ta sekunda będzie 10 do 8, no to wtedy on też dostanie te punkty. Czyli nasz program, ten brutalny, przejdzie testy, które będą miały no gdzieś 10 do trzeciej, 10 do czwartej tych liczb, prawda? Tyle mniej więcej do takiej, do takiej granicy dojdziemy z tym naszym testem, to też dobrze. To oznacza na olimpiadzie między 30%, 30 do 60% punktów. No to kochani, najboże każdemu, tyle punktów, jakbyście z każdego zadania mieli między 30 a 60%, to praktycznie jesteście w trzecim etapie. To wcale nie byłoby tak źle, prawda? Warto pisać te bruty, jeżeli nie mamy innego pomysłu. To jak najbardziej takiego bruta trzeba trzeba napisać. Olek mówi, że yy, właśnie, że tak średnio się zmieści. Franek pyta się, a propos Pythona, to nie ma znaczenia. Olimpiada sobie zrobi tą sekundę dla Pythona też, żeby te zmieścił się 10 do 6, 10 do 8. Tak, tak powinno być przynajmniej, prawda? Tak, tak no one mówi na przykład, też swoją strategię podał, prawda? Jeżeli nie mamy innego pomysłu, to warto tego bruta napisać. Pierwsza piątka, klasy Shining, snowy joyful brave. Pytanie piąte: Przyjmując, że sekunda to 10 do 6 operacji, ile czasu zajmie brutalne rozwiązanie problemu? Przyjmując, że jedna sekunda to 10 do 6 operacji, ile czasu zajmie brutalne rozwiązanie problemu? Prawda? Hmm. Y oczywiście w całej skali, prawda? W całej skali, znaczy dla maksymalnej liczby danych, dla danych y n równych 10 do 6, prawda? Dla maksymalnej liczby danych, dla danych 10 do 6, prawda? No, kochani, to jest takie triki pytanie. Zaczynamy powoli. Takie nasze pytanie, triki troszeczkę. I zaraz sobie to policzymy, mam nadzieję. Około 11 dni, dokładnie tak, około 11 dni. A dlaczego mniej więcej 11 dni? Zobaczcie, ja już tutaj pokazuję. Popatrzmy, to sobie możemy skasować, tego nie potrzebujemy. Ok, to też skasujemy. Czekajcie, ja tutaj na chwilkę przerwę, tylko jeśli mogę, yy, muszę, muszę na chwilkę tutaj wstrzymać. Tak, tak, tak. Oczywiście przepraszam, chwilę mnie nie było. Piotr mówi, że nie poczekają 11 dni. No a dlaczego kochani 11 dni? Bo zobaczcie, dla 10 do 6 danych, zobaczcie. Oj. Dla 10 do 6 danych, dla tylu danych nasz program ma złożoność N kwadrat, prawda? Tak? No to 10 do 6 do kwadratu, to jest 10 do 12. Tyle musimy wykonać operacji. Ale w ciągu sekundy wykonujemy 10 do 6, prawda? Tutaj dzielimy przez jedną sekundę. To jest nasza jedna sekunda. 10 do 6 dzielimy, czyli to jest 10 do 6 sekund. Zobaczcie, nasz program będzie działał 10 do 6 sekund. No to zobaczmy, ile to jest 10 do 6 sekund. To łatwo policzyć. Zobaczcie, 10 do potęgi 6 podzielić przez 3600 to mamy co? To mamy ilość godzin, ilość godzin, podzielić przez 24, to mamy ilość dni, no i wychodzi około 11 dni, zobaczcie czyli nasz brud dla maksymalnej liczby danych działałby około 11 dni i dokładnie, tak jak nam tutaj e, powiedział hmm, Piotr, raczej nie poczekają tak? <grym> tak, no one mówił, że powinni poczekać, no może masz rację, ale rzeczywiście to będzie 11 dni, pierwsza piątka klasy creative, focus joyful, brave no, i moje, czy da się szybciej, kochani? Teraz w takim razie to od tego momentu spróbujemy rozwiązać nasz problem gąsienicą. Gąsienica to jest takie pewne podejście, próba przyspieszenia znajdowania naszego wyniku, żeby komputer nie liczył to 11 dni, a liczył właśnie tą jedną sekundę. To, co sobie teraz zrobimy, to spróbujemy przyspieszyć. Zrobić to lepiej, żeby komputer bez sensu nie liczył, bo u nas liczy dużo rzeczy zupełnie bez sensu. Eee, tak. No dobrze. To pytanie takie pierwsze. Jak porusza się gąsienica, kochani? Jak się porusza gąsienica? Jak jest na płasko, podnosi tył. Jak ma podniesiony tył, przesuwa głowę. Podskakuje i w powietrzu daje susa do przodu. Wysyła wiadomość przez Whatsappa, gdzie jest i dokąd chce się udać. Podnosi głowę i tył jednocześnie. Jak porusza się. Gąsienica. Dajcie znać, jak, jak porusza się według Was, oczywiście, gąsienica. Każdy może mieć swoją wizję gąsienicy. Ja ją szanuję jak najbardziej. O, jest 100 procent! Kochani, no to znaczy, że nasz algorytm ma duże szanse, prawda? Znaczy się, że możemy być specjalistami w tej gąsienicy, prawda? Bardzo dziękuję, moje ukłony. Za 100% dokładnie tak. Gąsienica, jak jest na płasko, zobaczcie, jak ona jest na płasko, czekajcie, tu sobie wrócimy z tym, O, Jak gąsienica jest na płasko, tak, no to co? Żeby iść w tą stronę, to tu ma głowę, tu ma tył. No to musi to podciągnąć O do takiego czegoś, prawda? A potem co musi zrobić? Pójść głową w tą stronę i będzie już dalej na płasko kawałek dalej, prawda? Dokładnie tak. Pierwsza piątka klasy Joyful Brave Clever Focus. Pytanie ósme. Gąsienica jest jak poniżej? K to jest koniec i ma indeks 2, zaś P początek głowa ma indeks 3. Co zrobi gąsienica? Co zrobi gąsienica? Pamiętamy, że chcemy mieć sumę równą 5. Co, czym się musi ruszyć? Końcem, czy początkiem? Koniec to jest ogon, początek to jest głowa. Czym ona musi się ruszyć? Tak? Pamiętamy, że chcemy mieć sumę równą 5. Dla sumy równej 5. Co zrobi nasza gąsienica? Tak? Co zrobi nasza gąsienica dla tej sumy? Przesunie p. Tak jest. Teraz popatrzmy sobie dlaczego. Zobaczcie. Ja sobie to pozwolę skopiować. O, już jesteśmy. Zobaczcie. Ja sobie się troszkę tutaj przesunę, żebyśmy to też mieli. Zobaczcie. Ale tu już możemy sobie o wkleić. Dlaczego się mi nie wkleiło? Jeszcze raz. Dobra. A tu mi się wkleja. Dobrze, no już trudno. Eee, dobrze, dobrze, dobrze. Dobra, bo tu się wklejało wiele razy. Dobra, trudno. Musimy. Nie spodziewałem się, że to w ten sposób działa, ale już chyba jesteśmy. Już wiemy o co chodzi. Dobra, dobra. Tutaj możemy przejść. Zobaczcie. No właśnie. Mamy taką sytuację. Yy, tylko tak. Yy, dobra. Jeszcze raz was przepraszam. Bo to nie jest to. O. No, I teraz się przesuniemy. Dobra, zobaczcie. Popatrzcie, nasza gąsienica jest rozpłaszczona w tym miejscu, prawda? Tu ma głowa, to jest jej głowa. To jest jej koniec. No, my chcemy. Zobaczcie, my chcemy mieć sumę. Suma ma się równać u nas 5. No, suma jest teraz 4. Więc widać ewidentnie, że ta suma jest za mała jest za mała, więc jeśli ona teraz przesunie głowę tu i powie tak, wcale że nie tu jest głowa, tylko nasza głowa, nasz początek będzie tu i rozszerzy się, bardziej się rozpłaszczy. O, zamiast tego kawałka, prawda? No to widać wyraźnie, że w tym momencie, o, zobaczcie sobie tutaj, możemy to zamazać, prawda? To widać, zamiast tego kawałka będziemy mieli taki kawałek. To teraz suma będzie 5, prawda? Czyli jeśli mamy za mało w naszym pomiędzy yy, po końcem i początkiem, między początkiem i końcem, mamy za mało, no to musimy przesunąć nasz początek kawałek dalej, prawda? Żeby było 5, to jest jasne, to jest jasna sprawa, prawda? Musi być, musimy przesunąć się w tą stronę. No nie możemy się przesunąć końcem, bo zobaczcie, gdybyśmy nasz koniec przesunęli tu. To tu byłby wtedy i początek, i koniec. No i wtedy na, ta gąsienica yy, pomiędzy początkiem a końcem suma byłaby 2. A my chcemy znaleźć wszystkie takie fragmenty, że pomiędzy końcem i, yy, że między końcem i początkiem jest dokładnie 5. W tej chwili między końcem i początkiem jest 4, czyli za mało. Dlatego musimy się ruszyć w tą stronę. Zobaczcie, musimy się ruszyć w tą stronę. I jeżeli. Tu będzie teraz początek, no to faktycznie ta suma będzie 5. Dajcie znać plus 1, jeśli to jest jasne. 0, jak średnio, minus 1, jak jest słabo jasne. Dobra, wielka prośba, dajcie znać. A my przechodzimy dalej. Pierwsza piątka, klasy brave Joyful Focus Creative. Bardzo dziękuję. Kacper, Piotr, Keczupek, Nas No One, Plumcia, Olek, Marcelina, Remi. Mikołaj, Aleks, o dziękuję Alex za Taką mocną jedynkę Przemek również, Persi również Kochani, pytanie dziewiąte Dlaczego gąsienica Przesunie początek głowy? Dlaczego ona przesuwa w tej sytuacji Początek, bo suma jest za mała Bo suma jest za duża, bo suma jest równa 5, Bo widzi z przodu smaczny kąsek Dlaczego ona przesuwa Początek w prawo Tak, Remi tutaj Spoileruje, nie wiem czy dobrze Ale Remi spoileruje tak, tak Aleks też spoleruję troszeczkę tak, bo suma jest za mała kochani, no pff, bardzo dziękuję wszystko widzę, że jest dla nas jasne, rzeczywiście czujemy tą gąsienicę, bardzo się cieszę pierwsza piątka, klasy brave, joyful, focus, creative pytanie dziesiąte gąsienica jest jak poniżej yy, koniec, indeks 5 początek 7, co zrobi gąsienica? Co zrobi gąsienica? Mamy całą minutę na to, żeby sobie spokojnie przemyśleć, także na spokojnie, mamy minutę. Przesunie K, czyli koniec ogon, przesunie P, początek głowę, pozostanie w miejscu, podskoczy. Tak? Co ona zrobi w tej chwili, prawda? Zobaczcie, widzimy, że suma, że w tej chwili między końcem a początkiem, czyli to, na co wskazuje nam gąsienica, to, co obejmuje gąsienica, jest równe 6. Prawda? Pamiętamy, że my chcemy mieć sumę równą 5. Chcemy znaleźć przedział, który jest równy 5, prawda? Zgadza się? Chcielibyśmy znaleźć taki przedział, który właśnie jest równy 5. Tak jest, przesunie, k, czyli koniec, ogon. Dlaczego? No bo znowu sobie tutaj to wklejmy. O tak. Dobrze. O. Zobaczmy. Już sobie wklejamy. Zobaczcie. Teraz w przypadku naszej gąsienicy mamy taką sytuację, że to jest koniec gąsienicy, to jest jej początek, to jest początek, i obszar, który ona zaznaczyła, ma sumę 6, a my chcemy, żeby suma była równa 5. No to jakby ruszyła się początkiem, to byśmy jeszcze zwiększyli, prawda? My chcemy znaleźć przedział, który będzie równy 5, prawda? No to wiadomo, że to nie ma żadnego sensu. No to co lepiej zrobić? No to wiadomo, że lepiej, żeby się ruszyła tutaj końcem, prawda? Czyli jeżeli przedział jest u nas za duży, tak? To mówimy, dobra, gąsienico, to koniec nie będzie tu, tylko tu. No i wtedy oczywiście, może ten przedział będzie dobry, prawda? Na pewno nie możemy zwiększyć, nie możemy zwiększyć tu yy, tego początku, no bo z szóstki byśmy wzięli siódemkę i gdyby tu była na przykład jedynka, zobaczcie, gdyby tu była jedynka, to my przesuwając się końcem, oczywiście jesteśmy w stanie taką piątkę znaleźć, prawda? Byśmy byli wtedy, znaleźliśmy kolejny przedział, bo tu byłaby piątka, prawda? No oczywiście tu nie znajdziemy, bo to będzie szóstka, ale tu była szansa, prawda? Tu była na to szansa, zawsze mamy ten przedział, który jest 5, zawsze mamy w środku, prawda? Staramy się, żeby zawsze był w środku, między końcem a początkiem. Pierwsza piątka, klasy Brave, Joyful, Focus, Creative. Pytanie 11. Dlaczego gąsienica przesunie o, yy, K, czyli koniec ogon? Tak, tak, Aleks był już tutaj troszkę się najadła rzeczywiście może już trochę znalazła tych przedziałów. Tak, prawda? Nie może się cofać. Pamiętamy, że my tą gąśnicą chcemy iść w prawo, żeby się nie cofać, prawda? Tak, także tutaj troszkę też nam się zrobiło 60 sekund, tak? Myślę, że już wszystkie nasze odpowiedzi właściwie są. Tak jest, Persi ma rację. My się przesuwamy tylko i wyłącznie w prawą stronę, prawda? Bo już wszystkie poprzednie elementy sprawdzi liśb, dokładnie tak tak, masz rację Przemek trochę za dużo czasu mi się tutaj dało Najważ... to jest oczywiście niedobrze, ale najważniejsze, żeby nie było nam baga. to chyba powinno być dla nas najważniejsze dobrze tak, bo suma jest za duża bo suma jest za duża, pierwsza piątka klasy Brave, Joyful, Focus, Creative pytanie dwunaste gąśnica jest jak poniżej k to jest yy, ogon ma, e, I ma indeks 3, zaś p to jest początek głowa. E, co zrobi gąsienica? Zobaczcie, teraz suma w środku jest 5. No to ciekawe, czy da się radę teraz powiedzieć, co zrobi gąsienica. No, ja już od razu tutaj e, sobie się przygotuję w międzyczasie, prawda? Co teraz zrobi nasza gąsienica? Popatrzmy, ja się tutaj, o, to sobie skasuje. Patrzmy, co zrobi teraz nasza gąsienica, nie ma znaczenia, czy przesunie koniec, czy przesunie początek. To żadnego znie, nie, ma, nie ma znaczenia. No coś musi przesunąć. Popatrzcie. Ona znalazła, zobaczcie, będzie na pewno taki moment, że nasza gąsienica między końcem, między końcem a początkiem będzie miała tą naszą sumę 5. Pamiętamy, my chcemy, żeby suma była równa 5. No znaleźliśmy taką sumę, która jest równa 5. Prawda? Zwróćcie uwagę, że znaleźliśmy taką sumę. Nie? No i oczywiście nasz wynik w tym momencie zwiększamy tak, o 1. Prawda? Nasz wynik zwiększamy o 1, bo znaleźliśmy przedział, który jest równy 5. No dobrze, ale gąsienica musi iść w prawo. No, popatrzcie, no może skończyć. No, oczywiście zobaczcie, nieważne, czy ruszy się początkiem, czy ruszy się końcem w tą prawą stronę, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Tak czy inaczej ta suma będzie zła, prawda? No bo jak się ruszy początkiem, to sobie tu wydłuży prawda? Początek będzie teraz tu i nasza suma będzie równa teraz 7. No to na pewno nie jest źle, ale to wtedy końcem potem się przesunie, prawda? Zwróćcie uwagę, że końcem się przesunie, nie? Zgadza się? I popatrzcie, natomiast jeżeli by się ruszyła nie, nie, nie początkiem, a końcem, no to oczywiście, to popatrzcie, będzie tutaj koniec. Suma znowu będzie zła, bo suma będzie równa 3, ale w kolejnym kroku, ponieważ suma jest za mała, no to Wtedy się rusza głową, początkiem. No to ruszy się początkiem i znajdzie kolejny przedział równy 5. Widzicie? Zobaczcie, nieważne, nieważne, czy, nieważne, czym ruszamy. Przy sumie jeśli znaleźliśmy, to nieważne, czym ruszymy się już dalej. To już jest nasza decyzja, czy ruszymy się początkiem czy końcem. Kochani, już widać, na czym polega ten nasz. Algorytm, prawda? Już chyba widać powoli, na czym polega ten nasz algorytm, ten nasz algorytm gąsienicy. Popatrzcie, co my będziemy robić. Tutaj mi się troszeczkę to niestety zamazało w tym momencie, ale popatrzcie. Ja sobie to inaczej tylko skopiuję jeszcze, o, żeby nie było tych początków i końców. To już niebieskie mi zostanie, niestety, ale zobaczcie. Chyba nasz algorytm tej gąsienicy już jest nam znany. O, ja sobie to skasuję. O, popatrzmy, jak taki algorytm gąsienicy wygląda w naszym przypadku. O, zobaczmy. Przyjmijmy, że tego niebieskiego nie ma, tak? Nie ma tego niebieskiego. Zobaczcie. My mamy na początku gąsienicę, początek i koniec. I staramy się przejść tylko raz naszą tablicę, nasze milion elementów staramy się tylko przejść raz. Początek i koniec są na początku tu. No i ta suma jest 4. No ona jest za mała, dlatego będziemy ruszać się końcem, prawda? Początek nam tu zostaje, ale końcem się przesuwamy, prawda? No widać, że teraz suma jest za duża, tak? No to mówimy dobra, to Przesuwamy początek. Teraz znowu suma jest za mała. No to przesuwamy co? Koniec. Znowu jest za mała, bo jest 4. Tak? No to przesuwamy koniec i mamy pierwszy przedział, który znaleźliśmy. Widzimy? Mamy pierwszy pr przedział. Wynik się dopiero robi 1, bo pierwszy przedział, który jest równy 5, prawda? Bo my chcemy, żeby nasza suma była równa 5. No i teraz nie ma znaczenia, czym się ruszymy. To powiedzmy, że ruszamy się końcem. Mówimy, OK, tu jest koniec. Początek dalej zostaje tu. Początek to jest dalej to, no i teraz nasza suma jest 7. No jest źle, no to musimy się ruszyć początkiem, i nasz początek w tym momencie będzie tu. O, i zobaczcie, to jest właśnie to, co akurat jest niebieskie. Znowu pomiędzy początkiem a końcem mamy 5, nasz wynik się zwiększył o 2, i tak dalej. Widzimy, zobaczcie, kochani, że my zawsze staramy, jak jest za mało, to idziemy końcem. Jak jest za dużo, to idziemy początkiem, tak, żeby mieć w środku, żeby mieć w środku, żeby, żeby starać się gdzieś w środku mieć tą piątkę, żeby znaleźć tą piątkę. Więc wszystkie piątki w ten sposób znajdziemy. I powiedzcie, dajcie znać na czacie, ile razy przejdziemy taką tablicę? Zobaczcie, ile razy dotkniemy takiej tablicy gąsienicą. Jeżeli będziemy tak szli do samego końca i szukali piątek, właśnie, takim wskaźnikiem głowy i wskaźnikiem począ i wskaźnikiem końca, prawda? Dajcie znać ile razy przejdziemy całą naszą tablicę, jeżeli możecie. I tutaj widać po angielsku to się nazywa ten algorytm nie nazywa się gąsienicą tylko two pointers, two pointers. Jak będziecie kiedyś mieli po angielsku, to ten algorytm jest two pointers. Dlaczego? Dlatego, że mamy wskaźnik początku i końca gąsienicy. Tak. Tak, raz mniej więcej, Olek, dwa, macie rację. Raz, dwa nie ma znaczenia. My ją przejdziemy raz, ale oddzielnie raz przejdzie koniec, oddzielnie raz początek, więc możemy powiedzieć, że dwa. Natomiast popatrzcie, nieważne, czy my ją przejdziemy raz. Jakbyśmy przeszli raz, to wykonamy milion operacji. Jak przejdziemy dwa razy, to przejdziemy dwa miliony operacji, ale nadal mieścimy się w limicie, bo nasz ten limit jest 10 do 6, 10 do 8. I my się w tym limicie mieścimy, więc nie ma znaczenia, czy my tablicę przejdziemy raz, dwa, pięć czy dziesięć. To naprawdę. Nie ma żadnego znaczenia. Tu żadnego specjalnie znaczenia nie ma. Tak, Alex, bardzo ładnie. E, dwa razy: raz początkiem, raz końcem. Dokładnie. Możemy powiedzieć raz. Początkiem i końcem, albo dwa razy licząc oddzielnie początek i koniec, ale to nie ma znaczenia, czy mówimy to, czy to jest. To jest drobna różnica, tak? Ważne, że nie zrobimy tego 10 do 12, do 12 razy. To jest ważne. To jest ta gigantyczna oszczędność, której tutaj doświadczymy. Pierwsza piątka klasy Brave Joyful Dynamic Fabulous. Pytanie trzynaste. Dlaczego wszystko jedno, czy gąsienica przesunie K, czy P, no właśnie w momencie, kiedy ma sumę równą 5, prawda? Dla sumy równej 5, tak? Dlaczego tutaj jest zły rysunek? Ja to, za to przepraszam, ale dlaczego. Ale gdyby suma była równa 5, to dlaczego nie ma znaczenia, czy gąsienica przesunie początek, czy przesunie ogon? Dla sumy równej 5. No, mam nadzieję, że tutaj się wyrobimy ze wszystkim też czasowo, ale to już te najtrudniejsze rzeczy sobie omówiliśmy. Jeszcze jedna rzecz tutaj będzie w tym quizie do omówienia, taka trudniejsza, ale myślę, że ten algorytm gąsienicy, mam nadzieję, że czujecie. Tak jest, bo suma jest równa 5, prawda? Bo suma jest tyle, ile trzeba. Klasy Brave Joyful Dynamic Fabulous. Pytanie 14. Dla ilości liczb równej 10 do 6, ile operacji potrzebujemy, by rozwiązać problem gąsienicą? Tak, tam nie było smacznego kąska. Pewnie masz rację oku. Kochani, mamy, rozwiązujemy problem gąsienicą. Ile potrzebujemy wykonać mniej więcej operacji? Ile mniej więcej potrzebujemy wykonać operacji? Myślę, że to nie powinno być problemu dla nas. Piękna jest ta głąsienica. Mam nadzieję, że się zgodzicie ze mną. Tak jest, kochani. Około 10 do 6 albo tyle, ile jest liczb. 100% kochani, bardzo wam dziękuję. No, jeżeli, kochani, rozumiecie złożoność. Rozumiecie fantastyczną rzecz. Złożoność to jest coś, z czym wiele osób ma problem. A dla rozwiązywania problemów to jest fundament. To jest najważniejsza rzecz. Jak rozumiecie złożoność, nie ma problemu. Możecie atakować zagadnienia olimpijskie, z życia, z czegokolwiek, z ekologii. Nie ma problemu. Jesteście w stanie roz Rozwiązać te problemy tego świata. Złożoność to jest klucz. Bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję. Pierwsza piątka klasy Brave Joyful Dynamic fabioles Pytanie piętnaste. Przyjmując, że jedna sekunda to dziesięć do szóstej operacji, ile czasu zajmie rozwiązanie problemu algorytmem gąsienicy? Prawda? Około 11 miesięcy, około sekundy, około 11 minut, około 11 dni. Tak, to jest turba gąsienica, ma rację, ta gąsienica, zobaczcie jak ona jest nastawiona bojowo, jak ona patrzy tą głową w prawą stronę, żeby tutaj yy, no, pędzić do przodu, ale raz, ona raz przejdzie, tak jest, około, około sekundy, prawda? Dokładnie, zobaczcie, jeśli jedna sekunda to 10 do 6 operacji, a my wykonamy 10 do 6 operacji, czyli to będzie sekunda. Pierwsza piątka klasy Brave, Joyful, Dynamic, Fabulous, pytanie szesnaste ile razy skróciliśmy czas rozwiązania problemu w stosunku do, do brutalnego. Zobaczcie, nasz mózg to nie komputer, to my, analizując problem, rozumiejąc, dając te dwa wskaźniki albo gąsienice i idąc raz, a nie cofając się do, bez końca, każąc komputerowi liczyć, to nasz mózg, to my żeśmy skrócili ten, ten czas z tych 11 dni do jednej sekundy. Ile razy skróciliśmy? Ile razy? Zobaczcie, jaka piękna rzecz, jaki Efekt y, fantastyczny, około milion razy. Zobaczcie, kochani, milion razy. Zobaczcie, poprzednio było 10 do 12, tutaj, prawda? W tym brucie to było 10 do 12. My mamy teraz złożoność w gąsienicy O od N, czyli mamy 10 do 6, czyli jak sobie to podzielimy przez to, prawda? To będzie milion, to będzie 10 do 6, prawda? 10 do 12, jak podzielimy przez 10 do 6, to będzie oczywiście 10 do 6. Tyle razy skróciliśmy działanie komputera, kochani. Uwierzcie mi, jeżeli byście skrócili różnego rodzaju, na przykład yy, no, układanie elementów yy, na taśmie samochodowej, nie milion razy, a dwa razy, to, byście, to by Wam zapłacili miliony dolarów. Naprawdę, gdybyście skrócili dwa razy. A my tu problem skróciliśmy milion razy. No dla mnie to jest wielka radość, wielka satysfakcja. Naprawdę. Pierwsza piątka klasy Brave Joyful Dynamic Fabulous. Pytanie siedemnaste. Czy, możliwo, czy możliwość skrócenia rozwiązania występuje tylko dla problemów na Olimpiadzie? Czy tylko na Olimpiadzie możemy skrócić rozwiązanie e, tutaj e, problemów, tak? Czy jest dużo realnych problemów, gdzie można istotnie skrócić czas? E, czy mało jest takich problemów? A może krótko trzeba odpowiedzieć tak lub nie. Kochani, to już większość z nas odpowiedziała, myślę, że mogę spoilerować. Jeszcze raz chcę Wam powiedzieć: jeżeli będziecie startować w Olimpiadzie, wchodzicie na fantastyczną drogę przygody, która nigdy się nie skończy, która zaprowadzi Was na fantastyczne nowe lądy. Wiele, wiele satysfakcji, wielu ludzi, którzy będą Wam wdzięczni, bo im pomogliście. Zachęcam. Do tego, tak jak w tym przykładzie, z większym upakowaniem elementów w paczkach, lepszym upakowaniem. Zachęcam, kochani, zachęcam serdecznie. Pierwsza piątka klasy Brave Joyful Dynamic Fabulous. I zanim przejdziemy dalej, moje pytanie do Was: dajcie znać plus jeden, jeśli algorytm gąsienicy jest dla Was całkowicie jasny, zero jak średnio, minus jeden jak tak nie bardzo. Wielka prośba, żebyście dali znać tutaj na czacie, czy to jest dla Was jasne, czy niejasne. Ten algorytm. Bardzo proszę. Tak, cieszę się, że dla większości z nas jest jasne i zrozumiałe. To bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. No tutaj Persis, fantastyczny tutaj logarytmem. Też bardzo ładnie. Bardzo dziękuję. Kochani, pytanie osiemnaste. Wielokrotny wybór. Co widzisz na obrazku? Co widzisz na obrazku? Człowieka z opuszczonymi ramionami, podniesione do góry ramiona, rękawice bokserskie, same rękawice, ręce bez rękawic. Kochani, trzeba zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi, nie jedną, a wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Co widzimy na obrazku? Tak, jest troszkę dwie rzeczy widzimy. No, rękawice bokserskie oczywiste, ale zobaczcie tu na czarno pojawia nam się człowiek z, z uniesionymi do góry ramionami, co oznacza: rozwiązałem problem, skróciłem czas yy, działania yy, komputera milion razy. Ja, ja, ja. Jestem dumny, szczęśliwy, o to mi chodziło. Naprawdę wielka euforia. Tak jest, tak jest. Pierwsza piątka, klasy brave, joyful, dynamic, fabules. Pytanie dziewiętnaste, też trzeba wszystko wybrać. Na konkursie warto, na kon co na konkursie warto? E, walczyć do końca, od razu kodować każde zadanie, wypisać wszystkie pomysły, wypisać wszystkie obserwacje. No, mam nadzieję, że, e, że tutaj nie będzie jakichś takich nie, niejednoznaczności. E, wypisać wszystkie pomysły, obserwacje, od razu kodować zadanie. Tak, z drugiej strony mówisz, że był człowiek z opuszczonymi, no, może, ale ja. Może, może, może gdzieś. Ja tutaj tak bym nie widział tych opuszczonych ramion, ale to masz rację. To e, jeśli no one masz, tak widzisz, to. Tak, tak, kochani. Na konkursie zawsze przede wszystkim pamiętajmy, walczmy do końca. Jeśli będziecie na jakimkolwiek konkursie Olimpiady, kodforsów amerykańskiej Olimpiady, walczymy do ostatniej sekundy. Ja znam osobę, która z czwartego miejsca awansowała na pierwsze, wrzucając. Rozwiązanie 10 sekund przed końcem. Do końca sprawdzała bagi, do końca testowała na przypadkach granicznych i 10 sekund przed końcem wrzuciła rozwiązanie, i z czwartego awansowała na pierwszy. Mogę Wam pokazać wideo. 10 sekund przed końcem. Mam to wideo u siebie. 10 sekund przed końcem. Warto walczyć do końca. Warto wypisać wszystkie obserwacje, wszystkie pomysły, nawet jeżeli są bardzo banalne, nawet jeżeli są bardzo proste. Tak? W naszym przypadku, tutaj w przypadku na przykład tej gąsienicy, tego zadania, no co byśmy wypisali, na pewno byśmy wypisali w to, że co? Że taka suma, tak? Że jeżeli, na przykład jaka mogłaby być obserwacja? Jeśli za duży, jeśli za duży przedział, to zmniejsz, tak? No, prosta obserwacja, wystarczy sobie wypisać. Wypisujemy tak obserwacje. Będziemy je wypisywać, wypisywać, zobaczymy do jakich fantastycznych wniosków dojdziemy. Aleks, to pokażę, obiecuję, że pokażę, w takim razie tylko muszę znaleźć w swoich czeluściach, tak, tu nie będę wam zabierał czasu. Przypomnij mi, Aleks, gdybym zapomniał, to przypomnij, pokażę rzeczywiście, bo to jest, sobie nagrałem z Olimpiady Informatycznej, taki był Olimpiada Informatyczna, często publikuje. Tutaj na takim, właśnie gali finałowej, jak zmieniały się, zmieniała się punktacja, i tam było widać, że dosłownie 10 sekund przed końcem jeden z zawodników rzuca rozwiązanie i www, idzie do góry. Piękna sprawa, naprawdę walczymy do końca. Aleks, dziękuję Ci serdecznie, rzeczywiście to była niesamowita motywacja. Pierwsza piątka klasy Brave Joyful Dynamic Smart, pytanie 20. Co oznaczają liczby w czerwonym wierszu? Zmieniamy temat. Co oznaczają liczby w czerwonym wierszu? Ilo raz wszystkich wartości od zera do danego miejsca, suma wszystkich wartości od zera do danego miejsca, iloczyn wszystkich wartości od zera do danego miejsca, losowe wartości. Kochani, kolejny pomysł, żeby przyspieszyć troszeczkę inny obszar yy, liczenia komputera, właśnie to co widzimy tutaj na obrazku. Yy. Jeżeli już wszyscy tutaj no, musimy jeszcze tą chwilkę poczekać, to jest wejście do naszego problemu. Dlatego dałem troszkę wielko, wiele, więcej czasu, tak jak Persji ładnie nam spoileruje, to są sumy prefiksowe, kochani. Ja myślę, że już też mogę zacząć umawiać, żeby nie tracić czasu, kochani, to to są sumy prefiksowe. Zobaczcie. E, e, nasza trójka, to jest 0 plus 3, nasza siódemka to jest 0 plus 3 plus 4. Nasza ósemka to jest 0 plus 3 plus 4 plus 1. Nasza dziesiątka to jest 0 plus 3, plus 4 plus 1 plus 2. Nasza jedenastka to jest dziesiątka plus 1, czyli ta poprzednia suma dodać 1. prawda? Widzimy. No kochani, też pięknie. Widzę, że jesteście mocni, jeśli chodzi o sumy prefiksowe, bardzo się cieszę. Tak, to już możemy sobie skasować, bo my moim zdaniem tego nie będziemy potrzebowali. I przechodzimy tutaj centralnie, żeby to sobie wkleić. Patrzmy, co my tu widzimy na tym naszym e, obrazku. O o, zobaczcie prawda, czyli co, ta trójka to jest suma tych liczb siódemka to jest suma tych liczb ósemka to jest suma tych liczb dziesiątka to jest suma tych liczb jedenastka to jest suma tych liczb i tak dalej, zgadzacie się, to są sumy prefiksowe zamiast suma od zera możemy napisać sumy prefiksowe i kochani, napiszcie na czacie w takim razie jak łatwo obliczyć sumę prefiksową dla piętnastki? Ile wynosi suma prefiksowa dla piętnastki? Jeżeli możecie napisać, bardzo was proszę na czacie, jak można obliczyć sumę prefiksową dla sumę wszystkich tych elementów? Tak? Od 0 do 7. No najprostszy sposób, no to można je dodać. 0, plus 3, plus 4, plus 1, plus 2, plus 1, plus 2, yy, plus 2, prawda? Tak, Piotr bardzo ładnie, Remi bardzo ładnie, zobaczcie, ale dokładnie tak, zobaczcie, tak jak Piotr, Remi mówią, my nie musimy liczyć tego, bo zobaczcie, my wiemy, że trzynastka, zobaczcie, ja sobie tutaj zmienię, ja wiem, że trzynastka, oj, zobaczcie, ja wiem, że trzynastka to jest ta suma, prawda, to jest ta suma, więc w momencie, kiedy ja chcę obliczyć tą sumę, tą sumę, tak, dla 15 to wystarczy, że do 13, czyli do tej sumy, bo 13 to jest ta cała suma, dodam 2, prawda? Zgadza się? Czyli ja mogę tą sumę prefiksową inaczej liczyć. Mogę powiedzieć, że trójka to jest 0 plus 3, siódemka to jest 3 plus 4, tak? Ósemka to jest 7 plus 1 dziesiątka to jest 8 plus 2, jedenastka to jest 10 plus 1, 13 to jest 11 plus 2, piętnastka to jest 13 plus 2, szesnastka to jest 15 plus 1 i tak dalej, prawda? Tak mogę liczyć sumy prefiksowe. Mając poprzednią sumę, wystarczy, że dodam tą wartość, którą mam. Dajcie znać plus 1, jak to jest jasne, 0 jak średnio, minus 1 jak jest niejasne. Tak jest, tak jak Remi powiedział, wcześniejsza suma plus wartość, suma minus 1 plus liczba, Olek, poprzednia plus Dana, Dokładnie tak. Percy Kasper, bardzo dziękuję. Dziękuję też Kasper, Maksym, Plumcia, Piotr, Nas. Bardzo Wam dziękuję tutaj za opinię, że sprawa jest jasna. Bardzo się cieszę. Zobaczcie. Pierwsza piątka klasy Brave Joyful Dynamic Smart. Pytanie 21. Ile wynosi suma liczb? Od numeru 2 do numeru 4. Ile wynosi ta suma liczb od numeru 2 do numeru 4? Czy ona wynosi 7, 10, 3 czy 6? I tu znowu musimy, możemy to policzyć na dwa sposoby. No możemy po prostu dodawać te rzeczy, albo jeszcze pomyśleć troszkę inaczej, prawda? Troszkę inaczej możemy pomyśleć i o tym sobie zaraz, za chwilkę dosłownie powiemy. Tak. No, idealnie oczywiście ta suma wynosi 7. Zobaczmy teraz, dlaczego ona wynosi 7. Czyli ja sobie tu nie będę już tam tego przykładu robił, tylko na tym sobie o, zrobimy. Dobra. Czyli to miało być suma od numeru 2 do 4, czyli chodziło nam o sumę tych liczb. No i widać wyraźnie, że ona wynosi 7. Ale popatrzcie. Co oznacza ta trójka? Zobaczcie. Co oznacza ta trójka? Ta trójka u nas. Oznacza tą sumę. Widzimy? Ta trójka to jest ta suma. Tak? Z kolei, zobaczcie, dziesiątka to jest ta cała suma. To popatrzcie, jeśli ja od dziesiątki odejmę trójkę, to co mi zostanie? To zobaczcie, co mi zostanie. O, to mi zostanie oczywiście 7. Bo zobaczcie, jak trójkę odjąłem, tak? Zobaczcie, odjąłem sobie tą trójeczkę Trójkę. Moment. O, trójkę odjąłem, czyli od dziesiątki, od mojej całej dziesiątki. Tak, to jest dziesiątka. Od całej dziesiątki to jest cała moja dziesiątka. Zabrałem, odjąłem te. Czyli A te suma tych, to jest przecież to. Prawda? Czyli jeżeli ja od mojej dziesiątki odejmę trójeczkę, to będę miał to co chciałem. Będę miał sumę na tym swoim przedziale, widzimy? Będę miał, czyli nie, będę miał sumę na tym przedziale. Po co ja to robię? Po to, żebym. jakby miał na przykład duży przedział, zobaczcie, gdybym chciał policzyć. Teraz nie taką sumę małą. Tylko chciałbym policzyć większą sumę. Taką sumę. To popatrzcie, musiałbym wykonać dużo tych operacji. Dużo tych operacji. A zamiast wykonywać tych dużo operacji, ja wykonam jedną. Od 22, 22 to jest suma tego wszystkiego, odejmę 3, czyli to i zostanie mi ta suma. Ja nie muszę 4 plus 1 plus 2 i tak dalej dodawać. Od 22 odejmę trójkę, 22 jak odejmę 3 to będę miał 19. No i ta suma to jest 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, prawda? Widzimy. Zamiast to bez sensu dodawać, ja wykonam jedną operację. Popatrzcie, tu komputer by wykonał no, dużo, załóżmy około 10 operacji, żeby to wszystko dodać, a dzięki sumom prefiksowym, ja tą sumę będę znał jedną operacją. Od 22 odejmę trójkę i już mam tą wartość, prawda? Kochani, dajcie znać plus 1. Jeżeli dla was obliczanie tej sumy przy pomocy sum prefiksowych jest jasne, to jest plus 1, jak 0 średnio minus 1, jak jest niejasne, prawda? Te sumy prefiksowe służą nam do tego, żebyśmy mogli policzyć sumę liczb na dowolnym przedziale. Na przykład na takim przedziale. Wtedy od tego odejmę to, prawda? Sumę liczb na takim przedziale. Wtedy od tego odejmę to. Sumę liczb na przykład na takim przedziale. Wtedy od tego odejmę to, prawda? Jedną operację, o, o, jedną operację obliczam dowolną sumę. Dziękuję. Kasper, Nas, Piotr, Martelino Remi, Persi, Alex, Noah, Jęczupek, Olek, dziękuję Wam serdecznie. Tak, pierwsza piątka. Classy, Brave Joyful Dynamic Smart. Pytanie 22. Ile wynosi suma liczb od numeru 3 do 11? Od 3 do 11? Ile wynosi ta suma? O, to chyba jest bug. chyba jest bug, tak mi się wydaje tak, no tu jest bug, no, tak, tak, przepraszam widać wyraźnie, że jest bug, coś tutaj się nie wkleiło, przepraszam was serdecznie, tak, nie ma dobrej odpowiedzi no bardzo masz rację Maksym, no tu jest ta siódemka akurat, no tak, wiadomo nie było dobrej odpowiedzi, no trudno no nic na to nie poradzę już w tym momencie od numeru 3 do 11, prawda, no to wiadomo jeśli chcemy obliczyć tą sumę, od 3 do 11 no to mo oczywiście możemy od 22 odjąć to, co jest tu. Od 22 odjąć to, co jest tu, prawda? Bo 22 to jest cała suma, tak? 7 to jest ta suma, czyli po zabraniu siódemki będziemy mieli właśnie to. No przepraszam serdecznie. Pierwsza piątka klasy Fabulous, klasy Brave, Silver, Joyful. Pytanie 23. Żeby policzyć sumę liczb od indeksu 4 do 8 trzeba. Co trzeba zrobić, żeby policzyć sumę liczb od indeksu 4 do 8? No tu jest troszkę więcej czasu, ale myślę, że my już to żeśmy sobie rzeczywiście na to pytanie odpowiedzieli, już rzeczywiście tego dotknęliśmy, prawda? Myślę, że to jest dosyć jasna sprawa. Pamiętaj, to, tylko pamiętajmy o tym, bo to troszkę nam się myli, chcemy obliczyć od 4 do 8 i co od czego trzeba odjąć Tutaj, żeby nam się nie pomyliło, żebyśmy, oczywiście jeżeli nam się pomyli, bo może się pomylić na konkursie To sprawdźmy, czy dobrze liczymy, dla małych wartości, tak jak to we wtorek mówiliśmy Wypiszmy sobie pośrednie wartości, sprawdźmy dla małych wartości i wtedy się okaże, czy dobrze policzyliśmy, czy źle Tak? Myślę, że już wszyscy jesteśmy. Ja tutaj w takim razie będę przygotowywał się do naszego o, momencik, sumy prefiksowe, o. czyli mamy obliczyć od 4 do 8, czyli musimy tą sumę policzyć, przepraszam, od 4 do 8. No to popatrzcie, to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że od 16 odejmujemy to, co jest wcześniej. To, co jest wcześniej, prawda? Bo chcemy, ósemka to są. To są te i my je chcemy odjąć, prawda? Bo ósemka to jest ta suma. Często nam się myli, że od 16 chcemy odjąć 10, ale no to byśmy wtedy dwójkę też zabrali, a my chcemy dwójkę wliczyć do tego przedziału. Pamiętajmy o tym, że licząc sumy prefiksowe od czwórki do 8 odejmujemy wartość sumy prefiksowej w 16 że od wartości sumy prefiksowej w 8, czyli od 16, tak, od 16 odejmujemy. Wartość sumy prefiksowej w trójce, czyli odejmujemy ósemkę, prawda? Czyli przed naszym przedziałem o tym trzeba pamiętać. Prawda, żeby to nam się nie pomyliło. Pierwsza piątka Fabulous, Classy Brave Silver Joyful, pytanie 24, żeby policzyć sumę liczb od indeksu 1 do indeksu 11. Trzeba od wartości sumy prefiksowej 11, odjąć wartość sumy prefiksowej w jedynce i tak dalej. No znowu mamy minutę, umówmy się tak, że dajemy sobie po prostu 30 sekund, dobra? 30 sekund pamiętajmy, czyli jak tu będzie 30 sekund, to ja po prostu przejdę dalej, żebyśmy nie marnowali tego czasu, bo to jest dla nas oczywiste, tu tego czasu jest za dużo, czyli jeszcze 10 sekund, pamiętajcie o tym, dobra? Także za chwilkę będę tutaj nam ucinał, żeby nie przedłużać niepotrzebnie, tu za dużo jest troszkę czasu. Jak ktoś nie, już jest 30 sekund, jak ktoś w tym momencie nie wrzucił, to proszę, żeby kliknął już w tym momencie. No, chyba tak, chyba tak powinien zrobić. Tak, od wartości sumy prefiksowej w 11, odjąć wartość sumy prefiksowej w 0, prawda? Czyli od tego, co jest w 11, czyli od 22, w 11 mamy 22, odejmujemy 0, prawda? To, co jest przed, prawda? My chcemy obliczyć tą sumę, tą sumę, no to znowu na końcu i to co jest przed. Więc kochani, pamiętajmy tylko o jednej rzeczy. Jak mamy jakieś liczby, to nie indeksujmy ich od zera. W zerze wpiszmy wartość 0, ta suma prefiksowa też będzie 0, po to żebyśmy mieli, to, się nie, to, to nie są nasze wartości, widzimy? To nie są nasze wartości. Dodaliśmy sumę prefiksową 0, wartość 0 dla indeksu 0, to żeśmy sobie pododawali, a te nasze dane są dopiero od indeksu 1, po to żebyśmy mieli, jak chcemy coś policzyć od indeksu 1 sumę, jakąś, to żebyśmy mieli sumę prefiksową 0, sumę przed tym. Dobra, pamiętajmy o tym. Pierwsza piątka, Fabulous, Classy, Brave, Silver, Joyful. Pytanie 25. Licząc sumy prefiksowe, warto. Tak, Remy mówi, że chyba drugiego nie zdążymy. Możliwe, że tak będzie rzeczywiście, że drugiego już nie zdążymy. No to trudno. To nie damy rady. Zobaczymy, jeszcze chwilkę porozmawiamy. Tak, warto mieć dodatkową wartość zerową, wartość zerową właśnie równą 0, poza wartościami przechowywanymi, właśnie dla tych celów, co powiedzieliśmy. Pierwsza piątka fa Fabiolet klasy Brave Silvey Joyful, pytanie 26. Masz policzone sumy prefiksowe. Ile operacji potrzebujesz, by obliczyć sumę liczb od 2 do 9999? Kochani, no to jest najpiękniejsza rzecz. Ile operacji potrzebujemy, żeby obliczyć, popatrzcie, sumę tych wszystkich liczb? Policzyliśmy sumy prefiksowe. Ile potrzebujemy ob operacji, żeby obliczyć taką sumę, taką sumę, zobaczcie kochani, no piękna rzecz, to potęga naszego mózgu, potęga naszych pomysłów właśnie, zobaczcie, wydaje się, że trzeba się naliczyć, no to jest mniej więcej przedział ma długość miliona mniej więcej, wydaje się, że trzeba milion dodawać, 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 prawda? No ale my wykonamy jedną operację, no idealnie, pięknie, to rozumiecie, fantastycznie, bardzo wam dziękuję, no przecież my od, od tej wartości odejmiemy dwunastkę i wiemy il, ile wynosi tutaj ta, ta suma tych liczb, prawda? Od tej wartości na koniec odejmiemy dwunastkę. Jedną operacją rzeczywiście musimy, yy, możemy to wykonać, no tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy, że najpierw musimy policzyć te sumy prefiksowe, prawda? Więc gdybyśmy raz mieli obliczyć sumę na przedziale, no to dla, dla jednego razu, no to nieważne, czy zrobimy to sumami prefiksowymi, czy od razu, no to nie ma sensu się napinać. Ale jak mamy dużo takich zapytań o dużo sum na różnych przedziałach, no to w tym momencie warto policzyć, bo jak mamy milion zapytań, to my zamiast milion razy liczyć długie przedziały, to będziemy milion razy jedną operacją odpowiadać, tak? To, to jest jasna sprawa. Prawda? Jak mamy wiele zapytań o różne sumy, milion zapytań o różne sumy na różnych przedziałach, no to prawda, mamy milion zapytań na tym przedziale, na tym przedziale, na takim przedziale, na takim przedziale, na takim przedziale. Mamy milion takich zapytań, to te sumy prefiksowe rzeczywiście nam pomogą. Ale jak mamy jedno zapytanie na przykład o to, no to one nam nie, nie pomogą, bo musieliśmy i tak je policzyć, prawda? Czy, to, czy dla jednego zapytania, czy my je policzymy, czy policzymy tę odpowiedź, to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że to dla Was jest jasne. Pierwsza piątka, klasy Fabulous Brave, Silver Joyful. Pytanie 27. Kiedy przydają się sumy prefiksowe? Gdy mamy zafiksować sumę, gdy mamy wiele razy, yy, gdy mamy wiele razy policzyć sumę na przedziale, tak? Gdy mamy wiele razy policzyć sumę na przedziale, gdy mamy raz policzyć sumę na przedziale, tu jest powinno być jeszcze, gdy mamy wiele razy policzyć sumę liczb na przedziale, gdy mamy raz policzyć sumę liczb na przedziale, gdy mamy wypisać wartość pojedynczej komórki. To myślę, że to jest oczywiste pytanie. Yy, właśnie przed chwilą je sobie przedyskutowaliśmy, także myślę, że nie powinno być problemu. Tak. Gdy mamy wiele razy policzyć sumę liczb na przedziale, wtedy one nam się przydają. Pierwsza piątka klasy Fabulous Brave Silver Creative. Pytanie 28. Wielokrotny wybór. Wszystkie odpowiedzi trzeba zaznaczyć, co widzisz na obrazku. Kurę koguta. Twarz, tylko żółte tło. smoka. co widzisz na obrazku taka kreatywność troszeczkę troszeczkę naszej kreatywności tak kurę albo koguta, no nie wiem co to jest, czy prawda, tu widać, tak? To ma taki zarys. No a twarz to oczywiście, że nam się rzuca w oczy, także na dwa sposoby to można po, po, popatrzeć. Dziękuję. Pierwsza piątka klasy Fabulous Brave, till Joyful. Pytanie 29, też wielokrotny wybór. Gdy nie masz pomysłu, to warto. Co zrobić, gdy nie masz pomysłu? Położyć się na biurku, zrobić parę ćwiczeń fizycznych, wyjść do toalety, wysłać do kogoś wiadomość. Na konkursie nie mamy pomysłu. Co zrobić? Co zrobić? Kochani, co? co zrobić, kiedy nie mamy pomysłu na konkursie? Zrobić parę ćwiczeń fizycznych, wyjść do toalety, położyć się na biurku, wysłać do kogoś wiadomość. Często jest tak na konkursie, że no nie mamy żadnego pomysłu, nie mamy niczego. I co wtedy? I co wtedy? Tak, warto wyjść do toalety, warto zrobić parę ćwiczeń fizycznych. Dlaczego? Dlatego, żeby mózg przestał myśleć, żeby wszedł na inne tory. Słuchajcie, ja kiedyś, będąc na studiach, miałem policzyć sinus 30. Nie wiem, czy wiecie, co to jest sinus, ale miałem policzyć sinus 30. Sinus 30 stopni to jest jedna druga. Tak? A, a mi się nie zgadzał wynik, bo ja napisałem, że sinus 30 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Tak? I kochani, tak napisałem ja. I cały czas siedziałem nad tym zadaniem, siedziałem chyba, zrobiłem wszystko. Miałem jeszcze 20 minut do końca. Siedziałem i nie byłem w stanie tego znaleźć. Mój mózg cały czas tak myślał, 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 myślał. Gdybym na dwie minuty wstał, nawet na tym y, sprawdzianie, bo to był jakiś tam duży auli, sprał, spra, wstał, zrobił jakieś wymachy i tak dalej. I y, zapomniałbym o tym. Jeszcze raz bym mógłby wszedł na inne tory. Mózg by wszedł na inne tory. On, wiecie o co chodzi, bo on zawsze jak już jest na pewnych torach, to nie wychodzi. Jak jeszcze raz podejdzie do problemu, zapomina jak poprzednio podszedł i podchodzi zupełnie inaczej. Więc wyjdźmy do tej toalety, zróbmy parę ćwiczeń na minutę dwie, przyjdą nam nowe pomysły, tak? Nowy tlen przyjdą nam nowe pomysły. Pamiętajmy o tym, dobra? Pamiętajmy o tym. Kochani, w tym momencie wielka prośba o to, żeby pierwsza piątka, tak, bo już mamy w tym momencie nasz wynik, żeby pierwsza. Tak. Pierwsza piątka już pokazuje, co ma zrobić nam pierwsza piątka. O, proszę, żeby pierwsza piątka wysłała maila na adres nagrody. Na, na adres nagrody na Nagrody małpaoki.org.pl Tytuł Quiz numer 1, 2022 i w nawiasie hash nasze miejsce. A w treści jaką sobie życzycie nagrodę? PSC, Google Play, Allegro. No i oczywiście screen z waszego komputera, tabletu, telefonu potwierdzający wynik. Także prośba tutaj pierwszą piątkę. Kochani Mm, tak, yy, tak, mam nadzieję, że troszkę, troszkę tutaj nam się yy, parę rzeczy odblokowało. Tak, drugi quiz jest krótszy, a nawet jeżeli nie, to możemy go zakończyć w połowie, nie ma problemu, ale kochani, zanim przejdziemy do drugiego quizu, szybciutko w tym momencie przechodzimy do wyboru, yy, wyboru zwycięzców, czyli wchodzimy na stronę okier.pl, ok na stronie, na której mamy to, co musimy zrobić przed zajęciami. Mistrz programowania to nie zajęcia, yy, harmonogram zajęć. Oczywiście na początku jest programowanie, ale tu mamy Olimpiadę od podstaw i co było? Przede wszystkim był challenge i były dwa quizy, prawda? Zobaczmy challenge. Challenge to trzeba było zrobić zadanie, które robiliśmy z Tomkiem MST, zadanie samochody, robaki. no Jeżeli ktoś zrobił, to naprawdę ukłony, bo nieważne czy zrobił czy nie, jeśli po prostu pomyślał, no to zobaczmy, ile mamy tutaj osób. Okiorg.pl ok ranking z ostatniego tygodnia i popatrzmy jak nam to wyszło. O bardzo ładnie, kochani. Mamy 11 osób ukony dla Piokemona: Dari, Marceliny, e, Olka, Tomka, Andrii, Sta, Stasi, Adek login domanek, Blake. Bardzo dziękuję szczególnie za te 50 punktów. Naprawdę za każdy punkcik bardzo dziękuję Ukony za wasz wysiłek. Właśnie w ten sposób jesteście na drodze do rozwiązywania problemów, naprawdę do fascynującej przygody. Mm, random. Random. I mamy 11 osób. Wybieramy dwie osoby od 1 do 11. Siódemka. Bardzo dobrze. Szczęśliwa i dwójka. Dwójka Daria i siódemka Stasi0X. I te dwie osoby proszę o maila na adres nagrodymopoker.pl. Challenge. Challenge. Hmm, hash. Hash. Challenge, no po prostu challenge. No, challenge z dzisiejszą datą, tak? No, nic więcej tu nie możemy powiedzieć. 03 022 No i treść, jaką sobie życzycie nagrodę? To jest moja prośba do Was. No i oczywiście dwa, dwa quizy. Napisz swoje pomysły na zadania z pracy domowej. No, niekoniecznie, żeby robić, ale żeby napisać swoje pomysły. Kochani, 10 osób rzuciło. Bardzo dziękuję. I popatrzmy. Tylko jeszcze raz sprawdźmy, czy to jest 10. No tak, dokładnie 10 osób. No to wybieramy sobie jedną osobę. Bardzo dziękuję za te pomysły, za to, że się zmuszyliście. Piątka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piotr, Piokemon, Dybik. Piotrze, Piokemonie, moje gratulacje, mail, quiz numer jeden, dzisiejsza data. No i w treści, jaką sobie życzysz nagrodę, ty na pewno wiesz, o co chodzi. Quiz numer dwa. Zbuduj połączenie. Trzeba było zrobić zadanie z naszych zajęć. Kod też był podany, więc tu, jeżeli ktoś miał problem, ale nie zachęcam, żeby zaglądać do kodu, zachęcam, żeby zrobić samemu. Ale jeżeli był problem, no to można się było posiłkować. Kochani, nie starajmy się nie zaglądać. No, tu był oczywiście kod. Zobaczcie, jest kod, jest omówienie tamka. W tym linku popatrzmy sobie. A to jest link do zadania, akurat. A o, tu jest link do kodu. Zobaczmy, jest link do kodu, tu jest omówienie i też jest kod w C, kod w Pythonie, Tomek pisze dla nas te obydwa kody, ale zachęcam, żeby jak najkrócej albo w ogóle nie zaglądać, jak najwięcej samemu, nawet jeżeli są bagi, długo debugować, poznawać, w ten sposób odkrywamy. Pamiętajcie, im więcej zrobicie samemu, tym po prostu więcej wiecie, macie większe doświadczenie. Liczy się to, co zrobimy samemu. No tak. I zobaczmy, ile mamy osób, które wrzuciło. Aż mamy 13 komentarzy, ale nie wiadomo, część może być moja. Czyli tak naprawdę mamy ich 9. 9 osób. Dziękuję serdecznie. Od 1 do 9. I to jest szósteczka. Czyli idąc od końca. 9, 8, 7, 6. Adek. Adek Konio. Adku. Mail na nagrody ork.pl, Kurs numer 2. 10 marca. I treść, jaka ma być. Kochani. Moje pytanie do Was. Robimy quiz 2? Tutaj oznaczony jako 1, czy nie robimy? Dajcie znać. Plus 1 robimy. 0 nie mam zdania. Minus 1. Absolutnie nie. Jedna rzecz, którą mogę Wam obiecać, że skończymy za 5. W tym momencie skończymy po prostu i już. Tak? Dajcie znać, czy chcecie ten drugi quiz, czy nie. Co by było w tym drugim quizie? Też dotkniemy już takiego bardziej zaawansowanego zastosowania sum prefiksowych. Zobaczymy, jak się rozwiązuje zadanie. Kasper nie, Marcelina plus jeden, Keczupek, Ile ma pytań? No, ma, ma te 20 pytań. Natomiast to, co my byśmy zrobili w tym momencie, to byśmy po prostu za 5 skończyli, żeby nie było za długo. Szczególnie, że te ostatnie pytania są takie, bym powiedział, no, już takie bardziej właśnie pod konkurs, a takie związane z rozwiązaniem są na samym początku. No, dlatego tak jak mówię, napiszcie, napiszcie, jak uważacie. Napiszcie jak uważacie. Tak, zobaczmy. Tak, słuchajcie, no to zróbmy. Nie wszyscy musimy wziąć udział. Zróbmy. Ja obiecuję, że za 10 nawet. Umawiamy się, że cokolwiek by nie było, umawiamy się na 30 minut i za 10 skończymy, dobra? Jest teraz 22, jest teraz 22, więc dajemy sobie 4, 4 minuty na dołączenie. 4 minuty na dołączenie. U um mnie jest 19.22, 19.26 dołączamy. Kochani, jeżeli wy macie teraz jakieś pytanie a propos strategii na konkursie, a propos, no nie wiem, jakichś zadań, yy, tych sum prefiksowych, gąsienicy, to też dajcie znać. Napiszcie też na czacie, czy w, ten poprzedni, w tym poprzednim kucie czegoś nowego się dowiedzieliście, czy coś tam było takiego nowego dla was, czy nie. Czy już to były raczej tak głośienica i te sumy prefiksowe były dla was znane. Tutaj e, oczywiście cóż, ja nie, 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 nie przeszliśmy tak szybko po takich algorytmach. Dlaczego? No słuchajcie, nie, to, to, ja może w międzyczasie powiem wam, co, co na takim drugim etapie może się przydać. Oczywiście tak, przede wszystkim pomysł. Pamiętajcie o tym, że pomysł jest najważniejszy. Większość zadań, tak jak patrzę na historię, ojga. O Ita, to większość zadań jest po prostu na pomysł, po prostu wypisać sobie, wypiszmy sobie wszystkie nasze obserwacje, wszystkie nasze pomysły, dobra? Wypiszcie to sobie i już. Jeżeli nie potraficie zrobić zadania, napiszcie bruta, tak? To jest taka jakby to powiedzieć najlepsza strategia. Z algorytmów, najwięcej z pomysłów, to jest 80%, z algorytmów, które się pojawiają, no to co się pojawia? Pojawia się właśnie, no oczywiście to, co my mieliśmy, czyli gąsienica, sumy prefiksowe, to się pojawia, ale binary search, Najmniejsza wspólna wielokrotność. największy wspólny dzielnik. No i oczywiście najmniejsza wspólna wielokrotność, które są ze sobą związane. Więc dwóch rzeczy, które tak do, są do, dość często, a, które, a których nie dotkniemy, to jest NWD i Binary Search, prawda? Tak, Piotr pyta, jakie są algorytmy, no to właśnie Piotrze te, które mieliśmy, pomysł, pamiętajmy, pamiętajmy, że pomysł, to jest najważniejsza rzecz, nie fokusujmy się na algorytmach, na pomyśle się fokusujmy, dobra? Oprócz tego rzeczywiście sumy prefiksowe, gąsienica, binary search, binary search po wyniku, wydaje mi się, że w poprzednim roku był binary search po wyniku na drugim etapie oraz, oraz y, NWD, NWW, sito eratostenesa, to też może się pojawić, tak? Kadper, na konkursie warto najpierw pomyśleć nad wzorcowym rozwiązaniem, czy napisać bruta. Katper tu nie ma dobrej odpowiedzi, to znaczy, musisz sam sobie powiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę, jeżeli w ciągu sensownego czasu nie wymyślimy, co to znaczy sensowny czas, no 15-20 minut, nie wymyślimy zadania, piszmy bruta. Tak? Pamiętajmy o tym. Że jedna wzorcówka i dwa bruty to jest bardzo duża szansa na finał. W ogóle trzy bruty to już jest spora szansa na finał, tak? Na trzeci etap, prawda? Na trzeci etap. Trzy bruty to już jest spora szansa, prawda? Więc warto mieć te trzy bruty w garści, dobrze napisane, pewne. To, to Nie mówię, że to nam da, ale warto. Jeżeli później jeszcze coś dobijemy, to już będzie super. O, dzięki Ignacy za TikToka. Olek wszystko znał na no Tolku, to bardzo się cieszę. Przemek mówi, żeby chwilę zaczekać. Przemku do 26 na pewno czekam, także na spokojnie. Myślę, że zdołasz zdąża jeszcze wbić. Ale nikt nie wpisał numeru naszego quizu na czacie. No ale już trudno. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Czy jest live z nic? Oczywiście. Ten live jest zapisany i to, to ten live będzie do odsłuchania, nie ma problemu. O, dziękuję, Korniks. Przepraszam, dziękuję, Komiks. Nie, Korniks, oczywiście. ja już mam się lepiej. Korniks, Olek, Piotr, bardzo dziękuję za numer Qiz. Tak, Persi tak, masz rację Persi, trzy bruty w garści, coś co jest pewne, jest jasne, nie, niekoniecznie da nam to trzeci etap, ale to już jest coś, a może wpadniemy, prawda? Ja wam zaraz pokażę, w tym quizie będzie też taki piękny właśnie przykład, że naprawdę zadanie jest do zrobienia, że nie trzeba tutaj jakichś pomysłów z poprzedniego etapu, z drugiego, będzie tutaj przykład w tym quizie, że nie trzeba się tak zmurzać, nie, nie wiadomo nad jakimi algorytmami wystarczy pomysł i pamiętajmy, że ten pomysł jest dla nas mega ważny. Pięć, cztery, trzy, dwa... A, jeszcze Olaf jeszcze zapytał, ile może być zadań. Olafie, o między 2 a 4, tak? Między 2 a 4, zwykle to są 3. Nie mówię, że będą 3, nie wiem, między 2 a 4, tak? 5, 4, 3, 2, 1, start. Też troszkę sumy prefiksowe, ale już takie trudniejsze zadanie, troszeczkę, bo to było proste. A my teraz sobie popatrzymy, jak można się dostać do tych. Zobaczcie, bardzo podobne zadanie jak poprzednie. Zobaczcie, bardzo podobne zadanie jak poprzednie. to jest na razie plansza. Yy, tu nic nie odpowiadamy. Zobaczcie, a ja tylko wchodzę do naszej tablicy. O. Zobaczcie. Bardzo podobne zadanie jak poprzednie. Zobaczmy. To się wkleja zawsze z każdym razem gdzie indziej. O. Zobaczcie, mamy znaleźć, mamy policzyć, ile jest przedziałów spójnych, których suma liczb jest 3. Tak? Suma liczb ma być 3. No to ten przedział ma sumę 3. Który przedział? Zobaczcie, ten przedział ma, ten też ma sumę... Nie, ten nie. Ale który? Ten przedział ma sumę 3. Prawda? Który jeszcze przedział ma sumę 3? Ten przedział ma sumę 3, bo 2 plus 2 odjąć 1 to jest 3. Który jeszcze przedział? Ten przedział ma sumę równą 3 który jeszcze przedział ma. No jeszcze można by poznajdować parę takich przedziałów, prawda? Dajcie znać czy treść zadania dla was jest jasna. Znaleźć ile jest przedziałów, których suma jest równa 3. A tu już Piotr myśli nad rozwiązaniem. Dobrze, dobrze, ale na razie treść, na razie treść. Tak? Czy treść jest jasna? No właściwie treść, można powiedzieć, kurczę, ale o co chodzi? Po co zrobić drugi quiz? Treść jest taka sama jak poprzednio, prawda? Kasper, Korniks, Piotr, Nas, plus jeden, Persi, plus jeden, prawda? No wiadomo, że nie, może, nie mogę wziąć takiego przedziału o, o takiego. Tych dwóch liczb nie mogę wziąć, żeby było trzy, bo to nie jest spójne, prawda? Musi być spójne. To jest trzy, który jest jeszcze trzy, ten ma również sumę trzy, 1 odjąć 1 to jest 0, plus 3 to jest 3, prawda? Musi być spójny. No to mamy plus 1, bardzo Wam dziękuję. No to moje pierwsze. Nie mogę na razie jeszcze, nie gniewaj się Piotrze, e, z, e, powiedzieć, czy. No bo przecież my zrobiliśmy to poprzednio gąsienicą, prawda? Tu był początek, e, przepraszam, tu był koniec, my tak szliśmy, tu był początek i jak było za mało, to szedł początek, jak było za dużo, to szedł koniec, prawda? I raz żeśmy przeszli każdym z tych wskaźników, tak tu pointer żeśmy raz przeszli, nie? No dobra, no a teraz. O co chodzi? To przecież wypadałoby tak samo zrobić, nie? No, zobaczymy. Pytanie drugie. Czy ten problem możemy rozwiązać gąsienicą? Czy ja mogę rozwiązać ten problem gąsienicą? I kochani, popatrzcie, tu jest taka duża podpowiedź. Yy, tu jest taka duża podpowiedź, zobaczcie. Yy, dlaczego? No bo właśnie tu się okazuje. To jest właściwie ten przedział, który jest wskazany, on już pokazuje nam, czy damy radę, czy nie. Znowu za dużo jest czasu. Umówmy się, że jak będzie 20 sekund, to ja już klikam, żeby przejść dalej, dobra? Żeby nie marnować czasu, bo go nie mamy za dużo. Zobaczcie, to nam strasznie dużo mówi o tym, czy możemy zrobić go gąsienicą, czy go nie możemy zrobić. Już jest 20, więc idę dalej. Uwaga, jeśli ktoś nie kliknął. O już ktoś kliknął, wszyscy kliknęliśmy bardzo dobrze, nie możemy go zrobić gąsienicą. Yy, nie możemy go zrobić w gąsienicy. Zobaczcie, ten przedział. Tu był zaznaczony ten przedział. Jeżeli tu jest koniec naszej gąsienicy, a tu jest początek, no to popatrzcie. Nasz przedział jest jaki? Za duży. My chcemy mieć suma, jest równa 3. No, zgodnie z, z tym, co jest w gąsienicy, jeśli to jest za duże, to czym się powinniśmy ruszyć? No, końcem. Zobaczcie, nasz koniec powinien... Już nie być tu, tylko koniec powinien być tu. No i rzeczywiście teraz suma jest 3. Wiecie o co chodzi? Koń... Suma była 5, miała być 3, było za dużo, no to ruszamy się końcem, koniec jest teraz tu. No i o, o, o hurra, 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 mamy dobry przedział. Bardzo dobrze. Ale wcale tak jest nieprawda. Wcale tak jest nieprawda, bo popatrz, jak początkiem się ruszę, jak po powiem, nie, 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 początek nie ma być tu, początek ma być tu. To ta suma też jest 3. Ta suma też jest dwójka z minus dwójką się zeruje i mamy sumę 3. Popatrzcie, mam za duży przedział, za duży mam przedział, bo mam przedział, który jest równy 5, a nadal opłaci mi się yy, yy, ruszyć głową początkiem. Powiedzcie mi, co zmieniło się w porównaniu do poprzedniego zadania, że nie opłaci, że nie jestem w stanie rozwiązać tego zadania gąsienicą. Co się zmieniło, prawda? Co się zmieniło w stosunku do poprzedniego zadania? Kto powie? Co jest takiego? Tak. Franek, nas, mamy liczby ujemne. Mamy liczby ujemne. To powoduje nam, że nie mamy no tej monotetniczności w tym naszym mm, właśnie przesuwając się gąsienicą, prawda? Tak. Nie działa dla ujemnych. Plumcia, Aleks, Keczupek, Olek, Persi, Piotr. Nie zrobimy tego zadania gąsienicą, prawda? Niestety, nie zrobimy go gąsienicą. No trudno, no, to, to, to widzimy, więc poprzednio gąsienica była dobra, tu już nie jest dobra, tu już nie jest dobra. Kolejne pytanie: trzecie, dlaczego tego problemu nie możemy rozwiązać gąsienicą? Bo nie ma takiego algorytmu, dla zaznaczonego przydziału nie wiemy, czy mamy się ruszyć K czy P. Gąsienica nie, daje, nie nadaje się do znajdowania spójnych przydziałów, gąsienica zrobi to za szybko. No które z tych odpowiedzi jest najbardziej tutaj prawdopodobne, prawda? No tutaj żeśmy sobie właściwie odpowiedzieli. Tak. Bardzo ładnie. Zobaczcie, szybki Bill fantastycznie powiedział: można dodać tutaj na przykład jakieś minus 6, wszędzie dodać i spowodować, że to będzie wszystko dodatnie, prawda? Służ, słusznie. Można byłoby tak zrobić, prawda? Pięknie, pięknie, dokładnie. Czyli byśmy mogli, zobaczcie, pięknie, szybki Bill powiedział: dodajmy szóstkę, czyli będziemy mieli 8, 8, 7, tak. 5, tu będzie 0 i tak dalej, czyli będzie. Wszystkie liczby będą już dodatnie w tym nowym ciągu. No i będziemy innej sumy szukać, prawda? Pamiętajmy, że wtedy musimy też nie, nie będziemy szukali sumy 3, tylko chyba no, trzeba będzie 18 dodać, prawda? Trzeba będzie dodać 18, tak mi się wydaje. Eee, tak eee, i, 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 i trochę nam się to zmieni. No pięknie, pięknie. To jest jeden ze sposobów. Ja pokażę inny, ale brawo, brawo. Zobaczcie, jak ładnie tutaj szybki Bill nam tutaj to, to zmodyfikował. Pięknie. Rocky, Polite, Lively Hero, Joyful. Pytanie czwarte. Czy możemy rozwiązać ten problem brutalnie, pamiętamy brutalnie? Czyli zaczynając od każdego początku, idąc do końca. Od każdego początku, idąc do końca. Od każdego początku, idąc do końca. Tak, Franek mówi, że nie wiemy, do, ile dodać do sumy. Mar Mar Franek ma rację. Gdybyśmy chcieli dodać tą minus szóstkę tutaj, Franek ma rację. Gdybyśmy chcieli, żebyśmy mogli robić, no to musimy przejść raz po tablicy i znaleźć najmniejszą wartość. No najmniejszą wartością będzie minus 6. To oznacza, że to będzie ósemką, yy, to będzie siódemką, to będzie co? Yy, piątką, prawda? To będzie dziewiątką i tak dalej, i tak dalej, to będzie zerem, więc raz musimy przejść po to, żeby znaleźć tą, tą wartość, no i musimy też się zastanowić, jakiej sumy szukaliśmy, prawda, bo teraz nam się każda wartość zwiększy o 6, no to musimy też z tą sumą, no trochę tutaj będzie roboty, bo ta suma nam tutaj, no ta suma, poprzednio szukaliśmy sumy równej 3, prawda, a teraz nam troszeczkę inna będzie suma, prawda. Tak, szukana wartość razy ilość elementów, prawda? To tam dynamicznie będzie trzeba, tak jak Piotr powiedział. Mmm, tak jak Piotr powiedział dokładnie. Tak, oczywiście możemy policzyć sumę liczb między każdymi dwoma indeksami, tak jak poprzednio, prawda? Czyli zostawmy na razie zostawiamy na razie pomysł szybkiego bila, bardzo fajny pomysł, ale go zostawiamy. I mówimy tak, zawsze można zrobić brutalnie. Czyli startujemy stąd, idziemy no, do końca, startujemy stąd, idziemy do końca, startujemy stąd, idziemy do końca. Stąd idziemy do końca, no i z, oczywiście to będzie O od N kwadrat, prawda? Wykonamy N kwadrat naszych operacji, prawda? to jest jasna sprawa, możemy tak zawsze zrobić. Rocky Polite, Lively, Joyful Hero, pytanie piąte, i tu wielokrotny wybór. Jakie będą konsekwencje rozwiązania tego zadania brutalnie? Jakie będą konsekwencje, że my zrobimy to brutalnie? Będziemy zdyskwalifikowani, przekroczony limit czasu dla dużych testów, liczba operacji to około 10 do 12. Nie dostaniemy pełnej poli punktów. Trzeba zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Dajcie znać. Ale szybki bil jeszcze raz ukłony naprawdę szacun. Kochani, no powoli tutaj się zbliżamy wszyscy do końca. Umówmy się, że jak będzie 10 sekund przed, to będzie 10 sekund, tak? O, no to ja w tym momencie też już popycham dalej, dobra? Tak się umówmy. My? Dobra, bardzo proszę. No bo tu nie ma co czekać. Myślę, że każdy, kto miał to już odpowiedział, bo już tutaj nam się nie zmienia. Klikam pomiń. Tak. No wiadomo, rozwiązanie brutalne no to będzie co 10 do 12 operacji. To jest oczywiste, prawda? Bo jeżeli tu mamy 10 do 6 elementów, tak, i tu byłaby jakaś tam, nie wiem, dwójka, no to nasz program wykona 10 do 6 do kwadratu operacji, czyli wykona w przybliżeniu 10 do 12 operacji. To jest jasna sprawa. No nie dostaniemy pełnej puli punktów, tak, bo dostaniemy tylko i wyłącznie, ponieważ mamy złożoność O od n kwadrat, no to gdzieś tak tutaj do tego miejsca, gdzieś do 10 do 3 tylko, nasze. Tylko dla testów 10 do 3 mm, no, yy, nasze rozwiązanie przejdzie yy, te testy, prawda? Tylko dla testów yy, 10 do 3 zmieścimy się w ciągu tej sekundy olimpiadowej. Wiadomo, że to jest 10 do 6, czyli dla dużych testów będziemy mieli przekroczony limit czasu. Pierwsza piątka, Roki, Jolfuj, Polite, Lively Space. Pytanie szóste, czy warto rozwiązywać brutalnie zadania? Tak, zawsze dostaniemy max punktów, trudno powiedzieć. Tak, jeśli nie mamy lepszego pomysłu, dostaniemy część punktów, nie. Czy warto rozwiązywać na konkursie brutalne, brutalne zadania? Myślę, że to jest dosyć oczywista oczywistość. Chcę do tego tu troszeczkę też dotykamy strategii. Myślę, że, że, że będzie wam troszkę łatwiej na tym drugim etapie w związku z tym, jeśli nie mamy lepszego pomysłu, jeśli nie mamy lepszego pomysłu, a jeśli znamy wzorcówkę dla tego rozwiązania, jeśli znamy tutaj o wzorcówkę, to proszę bardzo. A jeśli nie, to bierzemy nasz brut z n kwadrat, prawda? To bierzemy bruta z n kwadrat. No to są zawsze punkty. Zawsze punkty. Tak jak często trzy bruty dają trzeci etap. Nie mówię, że dadzą. Ja, nie, nie, absolutnie. Ale mogą dać. A może się uda nam zrobić wzorcówkę do jakiegoś zadania plus dwa bruty? No to byłoby pięknie. Pierwsza piątka Rocky Polaj Jolly, Lively Hero. Pytanie. A, właśnie. I teraz uwaga. Uwaga, uwaga, kochani, rozwiązujemy zadanie optymalnie. Tu już jeden pomysł był, ale teraz inny pomysł, tak? Inny pomysł. Yy, inny troszeczkę pomysł. Zas spróbujmy zastanowić się, jak moglibyśmy to nasze zadanie zrobić. Tak, Persi mówi, że jak znamy wzorcówkę, to i tak warto napisać brut, aby sprawdzić wzorcówkę. Absolutnie, Persi, masz 100% racji. Jeśli mamy na to czas, to warto, bruta, yy, warto wzorcówkę sprawdzić brutem. Tak, Andrzej pyta, czy to ja układam quizy. Tak, Andrzej, to ja układam quizy, więc wszystkie bagi biorę na siebie i przepraszam serdecznie, i przepraszam serdecznie w takim razie za nie. A ty też zdraś mi, dlaczego pytasz właśnie, kto o, a propos właśnie tutaj autora quizów. Słuchajcie, pytanie ósme. Co znajduje się w czerwonych komórkach? Co znajduje się w czerwonych komórkach? Tak, Kasper troszeczkę już nam polerowała od razu, ale co znajduje się w, czer w czerwonych komórkach. Tak, korniks mówi, że nie wie, do czego zmierzam, ale kornik, zaraz się wszystko okaże. Zaraz wszystko będziemy widzieli. Krok po kroczku naprowadzimy się na rozwiązanie, bo gąsienicy nie możemy użyć, to na optymalne rozwiązanie. I tutaj będą takie mocne podpowiedzi pod konkurs. Oczywiście na różowo mamy sumy prefiksowe, prawda? Suma. Sumy prefiksowe. Ja je sobie tutaj zaznaczę. Warto to mieć. Popatrzcie, te sumy prefiksowe też mogą być ujemne. Zobaczcie, te sumy prefiksowe mogą być ujemne. To dla nas będzie miało kolosalne znaczenie. Zobaczmy. O, przesuńmy się. Bo to nam się przyda potem. Zobaczmy, kochani, zobaczcie. Suma prefiksowa dotąd jest 2. No bo, prawda tu jest 3, tu jest 2. No bo zobaczcie, yy, zobaczcie, ta suma. Zrobiła, to jest 3 odjąć 1, no to jest 2. Tu już jest suma prefiksowa 5, bo do tej pory była 2 plus 3 to jest 5, ale uwaga, tu nam doszła minus 6, to 5 odjąć 6 wychodzi minus 1, czyli suma prefiksowa może być również ujemna. Dobra, pierwsza piątka, Rocky, i Joyful, Lively, Hero, pytanie dziewiąte. Suma prefiksowa wynosi 5. Jaką wcześniejszą sumę prefiksową potrzebuje by mieć sumę liczb na przedziale równą 3? To jest kluczowe pytanie dla tego zadania. Zobaczcie, mam sumę prefiksową równą 5. Ile musi wynosić suma prefiksowa wcześniej, żeby suma liczb na przedziale była 3? Ile? A, Andrzej, bo będę są w pisowni w odpowiedzi, wiesz co, masz rację Andrzeju, po prostu nie ma komu, przepraszam za to, że są w pisowni, też, czy w odpowiedzi, czy też powtórzone, powiem tak, troszkę przeszkadza, nie będę ukrywał kachut, on też tam troszkę zmyla, ale z drugiej strony powinna być jeszcze, masz rację, korekta, tej korekty nie ma, za to serdecznie przepraszam, to jest dużo takich pytań i tutaj powinna być korekta, to sorki wielkie za takie pomyłki, bardzo przepraszam. Tak, dwa. Zobaczcie. My chcemy, żeby suma jakichś elementów była równa 3. Na przykład co? Na przykład, żeby ta suma o jest równa 3. Albo, żeby ta suma była równa 3. Albo, żeby ta suma była równa 3. my chcemy, żeby jakaś suma, no to co? Jeżeli tu jest piątka, no to ja wiem o tym, że jeżeli odejmę tą dwójkę. To to będzie trójką. Jeżeli odejmę tą dwójkę, to suma tych elementów, zobaczcie, jeżeli odejmę, o, tą dwójkę, to suma tych elementów będzie równa 3. Jeśli odejmę tą dwójkę, to suma tych elementów będzie równa 3. Dajcie znać plus 1, jeśli to rozumiemy, i 0, jeśli średnio, minus 1, jeśli nie. prawda? Zobaczcie. Ja jeśli tu mam piątkę, jeśli tu mam piątkę. To żeby suma jakichś elementów kończących się tu kończących się tu była równa 5, to tu muszę to gdzieś wcześniej muszę mieć 2. Zobaczcie tu mam 2, to oznacza, że suma, że tu jest 3. Jeśli tu mam 2, to oznacza, że suma tych elementów jest równa 3, no bo przecież suma tych elementów to jest to odjąć to 5 odjąć 2. Tak To jest 3, czyli suma tych elementów prawda? Jeśli tu mam 2, to znaczy, że suma tych elementów jest równa 3, bo jak od tej sumy prefiksowej odejmę wcześniejszą, to mam sumę tych elementów, prawda? Takie odwrotne myślenie. Dziękuję za plus jedynki, za plus pół. Dziękuję za, y, też za zero Marcelino. Dokładnie. Tak, Piotr już y, oczywiście dokładnie Piotr już masz rację. Taki był mój zamysł y, na rozwiązanie tego zadania. Dobra. Idziemy dalej. Dobrze, jedziemy dalej. Pierwsza piątka, Rocky, Poli, Rocky, Rocky jo, Jolly, Polite Lively Hero. Pytanie dziesiąte. Ile jest przedziałów, które kończą się na numerze 9 i mają sumę wartości elementów równą 3? Zobaczcie, ile jest przedziałów, które tu się kończą, a mają sumę równą 3 tych elementów. Na przykład ten będzie dobry, tak. Na przykład taki byłby dobry, czy taki byłby dobry? Ile takich będzie przedziałów? Tak? Dajcie znać, ile właśnie, ile takich jest przedziałów. Te, które się kończą tu, a gdzie się zaczynają? Może tu, 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 gdzieś one się zaczynają. Ile mamy takich przedziałów, prawda? Dajcie znać. Ale całkiem dobrze nam idzie. Mamy pytanie 10 z 23, to może nawet uda nam się dokończyć tego kuza i wszystko sobie tutaj powiemy. A jeżeli nie, no to też nie ma żadnego problemu. Ale to zadanie uważam, że jest bardzo ciekawe. Ono pokaże dużo takich elementów olimpijskich, dlatego warto było je zrobić, dlatego chciałem je tutaj z Wami zrobić. I o przy okazji też piękny pomysł szybkiego Bila. Bardzo dziękuję Ci szybki Pilu, tak naprawdę. Ale dla mnie szybki Bilu. Tak jest. To będą trzy przedziały. Zobaczcie. Numer 9 ma sumę prefiksową 5. Więc żebyśmy mieli... Coś, co się tu kończy, sumę elementów, która tu się kończy, to muszę mieć wcześniej dwójki. No to popatrzcie. Tu będzie pierwszy przedział, który, prawda, tu, będzie, tu jest pierwsza dwójka. To oznacza, że mam pierwszy przedział, zobaczcie, pierwszy przedział, który ma sumę y, równą 3, tak? To jest mój pierwszy przedział. No dobra, teraz sobie innym kolorem zaznaczymy. Mam kolejną dwójkę. Zobaczcie, mam kolejną dwójkę tu. Mam kolejną dwójkę tu. O, to oznacza, że ten przedział też ma sumę równą 3, bo jak od tej piątki odejmę 2, to też będę miał 3. No i sprawdźmy. 3 odjąć 6 to jest minus 3, minus 1, minus 2, 0, 3. Widzimy? I uwaga, jeszcze mam jedną dwójkę, jeszcze jedną dwójkę, tutaj tą dwójkę, to oznacza, że ten przedział też ma sumę równą 3. Prawda? bo jako tej piątki odejmę 2, to będę miał sumę tych elementów, czyli 3. No i też się zgadza, no bo tu mam 0, a potem już wiadomo, że dalej jest trójka. Czyli jeżeli chciałbym się skończyć na tym przedziale, znaczy jeżeli chciałbym się skończyć tu, o, tu bym się chciał skończyć, to mam sumę prefiksową 5, mam trzy dwójki wcześniej, to oznacza, że mam trzy przedziały. Ten przedział, ten przedział i ten przedział, które mają suma jest 3. Suma jest równa. 3, suma jest równa. 3. Znaczy, no, o ten przedział ten, prawda? No, czy nie przedziały, no to ja powiedziałem za końcami. Ale dajcie znać plus 1, jeśli to jest jasne. 0 jak średnio, minus 1, jak jest niejasne, prawda? Ponieważ chcę mieć sumę 3, to muszę od 5 odjąć 3 i mam 2, mieć 2 i poszukać dwójek. Poszukać, ile było dwójek, prawda? Zgadzacie się? Pierwsza piątka. Rocky Joel... Rocky Polite Jolly Lively Hero. Tak, Korniks mówi, że jest trudniutko, ale to bardzo dobrze, Kornik, Chcę, żeby to było trudne. Chcę, żeby to było trudne, żebyśmy się uczyli. Jeżeli jest trudne, to się uczymy. Pamiętajmy o tym. Musi być trochę ciężko. Przesłuchacie jeszcze raz i spokojnie ogarniecie. I jeśli nawet nie w tym roku, to w kolejnym Olimpiada będzie wasza i te problemy będą wasze. Tak, tak Korniks masz rację. Jak od piątki odejmę trzy. Zobaczcie. 5 to jest suma prefiksowa tu. 3 to jest suma, której szukam na przedziale. Więc suma prefiksowa którą muszę znaleźć, to są te dwójki, które muszę znaleźć. Tak? I tych dwójek jest 3. Trzy. trzy dwójki jestem w stanie znaleźć, więc mam trzy przedziały: ten, ten i ten, które łącznie, jakie dodam, będą miały dwójkę. Prawda? Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Pierwsza piątka a ja, jeśli dla każdego indeksu będę szedł w lewo i sprawdzał, ile jest sum prefiksowych o trzy mniejszych ode mnie, to jaką będę miał złożoność? Zobaczcie, bo ja muszę znaleźć dwójkę. No to tą dwójkę, tą dwójkę i tą dwójkę. No jak najprościej to robić? No mogę powiedzieć, dobra, tu mam sumę prefiksową 5, a potrzebuję sumy prefiksowej 2, żeby mieć sumę elementów 3. No to będę szedł w lewo. Tu mam dwójkę, no to świetnie, mam jeden przedział. 0, 1, minus 1, 5. O, mam dwójkę, mam drugi przedział. Trójkę źle. Dwójkę, O, mam trzeci przedział. To nic nie ma. Czyli mogę pójść w lewo i poszukać wszystkich, począt wszystkich sum prefiksowych 2, bo to będą jakby no to, to, to będą coś w rodzaju początków, to będą początki tak naprawdę moich przedziałów, prawda? Początek 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 moich przedziałów, albo tuż przed początkiem mojego przedziału, będąc bardziej precyzyjnym, ale jakbym szedł w tą stronę, no to jaka będzie moja złożoność, prawda? Tak naprawdę jaka będzie moja złożoność? Korniks, no Korniks, wszystko rozumiesz, bardzo się cieszę. Pięknie zaspoilerowałeś, fantastycznie. Dziękuję ci serdecznie. Bardzo mnie ucieszyłeś, wielka radość. Dziękuję ci serdecznie, bo widzę, że obczajasz. Bardzo o to chodzi. No tak, będzie ON kwadrat, prawda? Bo zobaczcie, ja muszę... O, wycofamy się. Zobaczcie, jestem tu, i tu mam sumę prefiksową 5. Żeby była suma tych elementów równa 3, to muszę znaleźć sumę prefiksową 2, prawda? No to idę. Idę, 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 idę. No to powiedzmy, no to dlatego stąd wykonam n, stąd wykonam o 1 mniej, czyli znowu mam złożoność o 1 kwadrat, prawda? Bo stąd będzie n, stąd będzie prawie n, stąd też będzie prawie n, stąd też będzie prawie n, stąd też będzie prawie n i tak dalej, prawda? Czyli dla każdego początku, czyli to właściwie by mi nic nie dało, prawda? Nadal mam takiego bruta, no tylko tyle, że zamiast po prostu liczyć bezpośrednio te, te sumy, no to tutaj udaję, że jestem jakiś mądry i używam sum prefiksowych, prawda? Jeśli dla tej piątki bym się cofnął do samego końca, jeśli dla tej piątki bym się cofnął do samego końca, zobaczcie, no to wtedy. Jeśli bym się cofnął do samego końca, no to, to to w ogóle nie ma sensu, prawda? No bo cofnąć, żeby policzyć wszystkie dwójki, tak? Żeby znaleźć wszystkie dwójki, no to nie ma sensu, tak? Bo znowu mamy n kwadrat. Pierwsza piątka. Rocky, Polite, jo Jolly, Lively, Hero. Pytanie dwunaste. Jak mogę pamiętać, ile do tej pory było sum prefiksowych o każdej wartości? Na przykład ile było dwójek? Jak mogę pamiętać, jak mogę pamiętać, Ile było do tej pory dw dwóch? No, tutaj na razie takie ogólne. Tak, Franek mówi ma rację. No, masz rację. Na razie nasza wzorcówka była do tej pory niewiele lepsza od Bruta, właściwie taka sama, taka sama. Tak, e, mapa. E, tak, dziękuję bardzo. To rzeczywiście też pochwały. E, tak, w jakiś... Spo to znaczy, tutaj? Mam nadzieję, że to was nie zmyli. Tak, Olek mówi, że można zapisać na kartce. No pewnie, jakbyście sami robili, to to jasna sprawa, ale to trudno, żeby dać potem Olimpiadzie tą naszą kartkę, prawda, czy temu komputerowi, prawda? Tak, stabilizować. W jaki sposób stabilizować? Popatrzcie, żebyśmy mogli to stabilizować. Popatrzcie, byśmy szli tak. Mówimy tak. Suma prefiksowa 0 wystąpiła raz. No to dobrze. Suma prefiksowa 2 wystąpiła już raz, ale my byśmy potrzebowali, no ale nie mamy nic wcześniej dobrego. Zobaczcie, suma prefiksowa 3. O, jest suma prefiksowa 3. I wcześniej wystąpiło 0, czyli o trzy mniej od nas, to znaczy, że jest dobry przedział. Widzicie? Ten przedział jest dobry, bo wcześniej była suma prefiksowa od nas, czyli wynik nagle dlatego jest 1. Bo co? Bo, bo, bo widzimy, odczytujemy, nie, nie idziemy do tyłu, popatrzcie, my nie idziemy do tyłu, tylko odczytujemy, że suma prefiksowa o 3 od nas, czyli 0, wystąpiła raz, więc do wyniku dodajemy 0. Idziemy dalej do dwójki, suma prefiksowa o trzy od, od nas nie wystąpiła. Idziemy do piątki. Suma prefiksowa jest 5. Żebyśmy mieli sumę elementów 3, to suma prefiksowa wcześniej musi być dwójką. No jest. Mamy w tablicy suma prefiksowa dwa wystąpiła jeden raz. O, hura, 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 hura. Nasz wynik już nie jest jeden, tylko nasz wynik jest 2. I mówimy. I. Yy. I, i, I zapisujemy. Suma prefiksowa wystąpiła raz. Zobaczcie, suma prefiksowa 2, nie, nie, tego wcześniej żeśmy nie zaznaczyli. Suma prefiksowa 2 wystąpiła już dwa razy, tak? I suma prefiksowa 3 wystąpiła jeden raz. Tak mamy na razie. Idziemy do minus jedynki No, słabo. Nie ma sumy prefiksowej o trzy mniejszej, ale piszemy, że suma prefiksowa minus 1 wystąpiła raz. Idziemy do jedynki. Czyli możemy tu sobie gdzieś napisać. O, suma prefiksowa minus 1 wystąpiła raz. Idziemy do 1. No nie mamy sumy prefiksowej o 3 mniejszej, ale zaznaczamy, że 1 wystąpiła, suma prefiksowa wystąpiła raz. O, zaznaczamy, że suma prefiksowa 0 nie mamy minus trójki, o 3 mniejszej, ale że zaznaczamy, że suma prefiksowa 0 już wystąpiła nie raz, a dwa. Popatrzcie, idziemy do dwójki, nie ma. I popatrzcie, nasz wynik się zwiększy. bo Zobaczcie. Żebyśmy mieli sumę 3, tu jest suma równa 3, widzicie, to musi być wcześniej suma prefiksowa ile? Minus 1. A my widzimy, że suma prefiksowa minus 1 wystąpiła raz, więc nasz wynik jest 3. Widzimy? No i zaznaczamy, że dwójka już wystąpiła 3 razy. I popatrzcie, idziemy teraz do tej piątki. Do tej piątki. Potrzebujemy sumy prefiksowej 2. Tej, tej. Tej. Ale my nie cofamy się do tyłu. My z tablicy odczytujemy, że dwójka wystąpiła trzy razy. Czyli do naszego wyniku dodają się trzy kolejne przedziały i wynik już jest sześć. Bo tu kończą się trzy przedziały o sumie równej trzy. Ten przedział, ten przedział i ten przedział. Widzimy? Dajcie znać plus jeden, jeżeli wiecie o co chodzi. 0 jak średnio, minus jeden jak, nie, nie, jak słabo. Musimy umieć. Stablicować, czyli pamiętać, ile razy wystąpiła suma prefiksowa 0, ile razy wystąpiła suma prefiksowa 2, ile razy wystąpiła suma prefiksowa 3, ile razy wystąpiła suma prefiksowa 5. Żebyśmy się nie cofali, to musimy to stablicować. To jest ta nasza tablica, która spowoduje, że my nie idziemy do tyłu, nie idziemy do tyłu bez sensu. Licząc, tylko tablicujemy. Tablicowanie to też jest pomysł. Zamiast iść i zliczać bez końca, bez końca, bez końca, to tablicujemy. Zobaczcie, sumy prefiksowe to też jest tablicowanie jakiejś wartości. A my tu tablicujemy, czy ile razy dana suma prefiksowa wystąpiła. Tak, trochę będzie dodatkowo pamięci. Cieszę się z plus jedynek, z plus 0,5. Bardzo się cieszę z tego. Pierwsza piątka. Rocky Polite, Jolly Lively, Hero. Pytanie trzynaste. Czy można pamiętać ilość wystąpień sumy prefiksowej w zwykłej tablicy? Czy mogę pamiętać ilość wystąpień sumy prefiksowej w zwykłej tablicy? Czy na przykład, że, dwójka, że w tym miejscu dwójka wystąpiła trzy razy, tak? że zero wystąpiło dwa razy, bo tu i tu. Czy mogę to pamiętać w zwykłej tablicy? Dajcie znać. Zaraz kończymy. Dokończymy ten wątek i, i już sobie zakończymy. Nie. Nie. Niektóre wartości sum prefiksowych będą ujemne. Zobaczcie, my ja nie mogę napisać ani w C, ani w Pythonie, żeby to miało sens i dawało mi dobre wartości. Tab od minus 1. Nie mogę. Jeżeli napiszę integer, tab, czy long, long, tab, nie mogę mieć tab od minus 1. Nie mogę. Bo ja chcę wiedzieć, że ilość wystąpień minus jedynki... Sumy prefiksowej minus 1 to była 1, albo ilość wystąpień sumy prefiksowej minus 1 było 2, albo ilość wystąpień sumy prefiksowej było, nie wiem, 20. Tak? Ja nie mogę napisać tego ani w C, ani w Pythonie. To jest niedopuszczalne, tak? Nie mogę tego zrobić. Tak? Ale nie będzie ich za dużo, bo zobaczcie, tych wartości sum prefiksowych ja mam tutaj maksymalnie 10 do 6, więc tych sum prefiksowych różnych wartości też będzie maksymalnie 10 do 6 więc tu z tym nie byłoby problemu, że, że jest ich za dużo z tym nie ma problemu, nie mogę użyć zwykłej tablicy pierwsza piątka, Rocky, Polite, Jolly, Lively, Hero i pytanie czternaste, co wypisze program kochani, tak jakbyśmy byli na e, programowaniu od postaw, od wtorku, zobaczcie Zachęcam, żeby poćwiczyć to troszeczkę przed sobotą. Mapa. tablica, która możemy indeksować czymkolwiek. Czymkolwiek zobaczcie możemy napisać suma prefiksowa od 9, równa się 2. Suma prefiksowa od minus 6 równa się 4. Zobaczcie możemy napisać, co tylko byśmy nie chcieli. Tak Tak jest. Wypiszę 2 i 4, zobaczcie. Zaletą. Zobaczcie, mówimy tak. Mapa indeksujemy integerami, czyli 9 minus 6 to są integery, a wartościami będą long longi. Dlaczego? No bo ta suma prefiksowa może być bardzo, bardzo. Yy, no tak, akurat. No nie, przepraszam. Suma pref, przepraszam, No to akurat mi się tak napisało. Nieważne dlaczego. Yy, indeksujemy, chociaż tutaj pewnie też powinien być long long, tu też jest błąd, tu powinien być long long, ale mówimy tak. To jest mapa. Nieważne. Mówimy tak, to jest mapa. Ja może sobie to jednak skopiuję. Zobaczcie. O, jest. To chyba będzie. Albo ostatnie. To, jest, to było albo ostatnie pytanie, albo przedostatnie. Do najbliższego. Do najbliższego takiego kreatywnego pytania, dobra? Umówmy się, że idziemy. Zobaczcie, my mówimy tak. Hej. Chcę mieć mapę, taką tablicę, która się nazywa suma prefiksowa. To jest nazwa naszej tablicy. Nazwa tablicy, takiej elastycznej tablicy. To są indeksy. Czyli mówię, że tak, indeksem może być integer. To są nasze indeksy. Dziewiątka minus 6 to mają być integery. Tak? Dalej mówię, że wartości, czyli to, co podstawię, to mogą być long longi. Tak? I popatrzcie, co, co w związku z tym ja zrobiłem. Mówię tak. Na razie w tym miejscu ta moja tablica, taka mapa, jest pusta. Jest pusta. Ja mówię tak. Ale normalnie się do niej odwołuję. Jeśli dotknę, to nagle coś powstaje. Mówię tak. Suma prefiksowa, czyli tablica od dziewiątki, ma być dwa. To proszę bardzo. Jak sobie to wypiszę, to mi wypiszę tutaj dwa. I w tym momencie, zobaczcie, w tym momencie, w którym jesteśmy, w tym momencie, w którym jesteśmy, nasza tablica ma tylko jeden element. Zobaczcie, Dzi dla dziewiątki Mam wartość 2, 8, 7, 0, minus 1, bo ja mogę przecież ujemnymi liczbami indeksować. Tu nic nie ma, tu jeszcze nic nie ma. Zobaczcie, tu nigdzie nic nie ma i dla większych wartości, 10 i tak dalej, też nic nie ma. Ja tylko mam jedną wartość. Tylko mam jedną wartość, widzicie? Dalej, mówię tak: suma prefiksowa od minus 6, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Mówię, wartość minus 6 ma być 4. Więc mogę indeksować ujemnymi wartościami i nadal tu nic nie mam, nie zużywam żadnej pamięci. Nie zużywam żadnej pamięci. Widzimy? Piękna sprawa. Zachęcam, żeby dotknąć mapy. Bardzo często na olimpiadach się przydaje na konkursach w życiu. Ta mapa się przydaje. Taka uniwersalna tablica, żebyśmy mogli indeksować ujemnymi wartościami, albo żebyśmy, nie, nie, na przykład potrzebujemy tylko dwóch komórek, dziewiątki i na przykład tysiąca. Tylko dwóch komórek potrzebujemy, to nie będziemy zużywali tutaj tej pamięci. Bardzo przydatna rzecz, bardzo przydatna rzecz. Dajcie znać plus jeden, jak obczajacie trochę mapę, zero jak średnio, minus jeden, jak nie bardzo. Rocky, Jolly, Polite, Lively Hero. Pytanie piętnaste. Jaki jest nasz algorytm? Dajcie znać, jaki tu jest nasz algorytm. I tutaj można sobie wybrać. Algorytm numer A to jest idź po kolei, sprawdź w mapie, ile było sum prefiksowych o trzy mniejszych od aktualnych, o tyle zwiększ wynik. W map ilość sum prefiksowych no, równą aktualnej wartości zwiększ o jeden, albo idź po kolei i tu idź do tyłu, ile było sum prefiksowych o trzech mniejszych i sprawdź, ile ich było i o tyle zwiększ wynik. Jaki jest nasz algorytm? Ten oczywiście optymalny. Dziękuję. Przemek jeszcze nie bardzo, ale to zachęcam. Programowanie od podstaw tydzień temu, tak? Tam było bardzo dużo o mapie. To zachęcam na te zajęcia. Oczywiście to jest A nasz algorytm to jest A. To jest ten nasz A algorytm, właśnie, w którym my sobie to tutaj zdefiniowaliśmy, a B to jest z kolei ten brutalny algorytm pierwsza piątka Rocky Jolly Polite Lively Hero i słuchajcie też ważne jaka jest złożoność naszego rozwiązania e, typu A dla e, 10 do 6 danych. No i tutaj musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, kochani. Ta nasza mapa, ta nasza mapa, która tu jest, no nie jest za darmo, zobaczcie. Jeśli o zobaczcie nazwa tablicy, to niech nie zostanie. Popatrzcie. Jeśli ja zrobię taką operację a w mapie mam 10 do 6 elementów, to to mnie kosztuje 20 operacji, tak? Tyle, ile jest logarytm przy podstawie dwóch z 10 do 6, a to jest w przybliżeniu 20, albo do jakiej potęgi muszę podnieść dwójkę, żeby mieć w przybliżeniu 10 do 6, muszę do 20. Zobaczcie, czyli jeżeli ja już mam milion, milion elementów w mojej tablicy i coś dostępuje do tej tablicy, to mnie to będzie kosztowało tyle operacji, ile wynosi potęga żeby otrzymać ten milion, tą ilość moich elementów, a to jest mniej więcej 20. Dlatego złożoność naszego algorytmu to będzie n log n albo 20 razy milion. 20 razy milion, no bo ja będę musiał, no co, przejść po tej tablicy i za każdym razem skorzystać z tej mapy, czyli pomnożyć przez te 20. Pierwsza piątka, Rocky Jolly, Polite, Lively, Hero. I pytanie 17. Ostatnie na dzisiaj. Od czego zaczniesz konkurs? Ostatnie pytanie na dzisiaj, kochani. Zaczynamy konkurs. Od, co, od czego sprawdzisz? Sprawdzę, co jest w necie. Uważne przeczytanie wszystkich zadań. Od pierwszego zadania z brzega, od najłatwiejszego. Od czego zaczniemy konkurs, jakikolwiek byśmy nie byli? I tu już będziemy, to jest nasze ostatnie pytanie, dalej już nie będziemy kontynuować. Tak jak się umówiliśmy, doszliśmy do logicznego końca, no mimo i tak przedłużyłem parę minut, ale mam nadzieję, że się nie gniewacie. Kochani, więc tak, najpierw uważnie czytamy zadania, dziękuję za 100% i zaczynamy od najłatwiejszego. Pamiętajmy, za zaczynamy od najłatwiejszego, gromadzimy punkty, gromadzimy punkty. Kochani, nie wolno komunikować się żadnymi komunikatorami z nikim. To jest dyskwalifikacja, od razu Wam mówię. Od razu Wam mówię. Nie wolno z nikim się komunikować. Absolutnie. Absolutnie, ani Whatsappem, Discordem, czymkolwiek nie wolno. Podczas Olimpiady, pomimo że ona jest zdalna, nie wolno niczym się komunikować. Tak? I nie zaczynamy od pierwszego z brzegu yy, zadania. Znaczy, nawet jeżeli to nie było pytanie o treść zadania, nie było czegoś innego, jeżeli taka komunikacja będzie udowodniona, może nas czekać dyskwalifikacja. Ja nie wiem, co będzie, nie wiem, jakie, ale może czekać nas. Pamiętajmy o to. Nie wolno w żaden sposób się komunikować w trakcie. Konkurs, dobra? Nie wolno, ok? Bo m, musimy <k away> pracować sami, dobra? I nie zaczynajmy od pierwszego z brzegu zadania. Pamiętajmy, że nie zaczynajmy od pierwszego z brzegu zadania. E Zaczynamy od najłatwiejszego naj 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 i gromadzimy punkty, i dlatego teraz pierwszą piątkę, ta piątka, która w tym momencie jest pierwsza, proszę o maila na adres nagrody -ok Quiz, e nie quiz, tylko e tytuł Kachut dwa, dzisiejsza data, no i w treści, jaką sobie życzycie nagrodę i screena. Kochani, to wszystko jest na dzisiaj. Ja zapraszam za tydzień na spotkanie z Tomkiem, będzie zadanie Frog. Zaczynamy dynamiki, zaczynamy dynamiki, bardzo fajny temat, praktycznie na każdej olimpiadzie. Praktycznie rozwiązuje wszystkie problemy, więc zachęcam na to spotkanie z Tomkiem za tydzień. Tomek bardzo ładnie wszystko tłumaczy powolutku, elegancko. Kochani, jeśli wy macie jakieś pytania, czy do Olimpiady, czy do tego, co było, czy do jakichkolwiek innych rzeczy, to dajcie znać. Ja Was zachęcam, jeśli jesteście na Olimpiadzie, wejdźcie na stronę oij.edu.pl i zapoznajcie się z zasadami organizacyjnymi, z komunikatem, z aneksem tu jest wszystko powiedziane. O jutrzejszym dniu próbnym, o tym, co wolno robić, czego nie wolno robić, na oij.edu.pl są te informacje, dobra? Flip mówi, żeby dokończyć... Flip, nie gniewaj się, że nie dokończymy. Wybacz, proszę, że nie dokończymy. Po prostu to już i tak troszkę przedłużyłem. Tamte poprzednie, tamte następne już byłyby takie, no... Że tak się wyrażę, znaczy one by też były wartościowe, ale już nie chcę Was męczyć. Dwie godziny to jest wystarczająco. Ja się źle czuję, że Was tak troszkę zamęczyłem, ale mam nadzieję, że to dla Was było przydatne, że się nauczyliście, że troszkę się zainspirowaliście, o to mi chodziło, także myślę, że było wartościowe. Dziękuję Wam bardzo. Tak, Marcelina, dziękuję Wam bardzo za wspólną zabawę. Marcelina mówi, że w Pythonie jest słownik, dokładnie dictionary. Flip, czy mógłbym fiszki udostępnić? Tych poprzednich pytań, no nie wiem, czy będę w stanie, ale na pewno to jest do odsłuchania. Te, które były, to są do odsłuchania. Tak, dziękuję Piotrze, też uważam. Alix, im więcej problemu, tym lepiej. Bardzo się cieszę. Kochani, no ci, którzy są na drugim etapie, ja Wam życzę powodzenia, koncentracji. Myślcie tylko o zadaniach, walczcie do końca. Bardzo proszę. Korniks, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Cieszę się, że te lekcje są dla Was wartościowe. No o to mi chodzi, o to mi chodzi. Jeżeli nawet umiecie, znaczy jeżeli, słuchajcie, jeżeli znacie już sumy prefiksowe, jeżeli znacie gąsienicę, to już jesteście w stanie rozwiązać bardzo, bardzo dużo problemów do Facebooków, do Google'ów. Naprawdę świat stoi przed Wami otworem. Ubierzcie mi, kochani. Kochani, jeszcze raz powiem, ci, którzy są na dru w drugim etapie koncentracji, walki do końca, zacznijcie od nowej do pierwszego, dobrego debagowania, testowania na przypadkach granicznych, przede wszystkim koncentracji, dobrze? Dla nas wszystkich, pozostałych, kochani, 3-4 zadania tygodniowo i zobaczycie z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, będzie gigantyczny postęp. Nawet jeżeli dzisiaj nie wszystko rozumiecie, nawet jeżeli nic dzisiaj nie rozumiecie, moja obietnica jest taka. Że za pół roku, za trzy miesiące będzie fantastycznie. Dziękuję Wam serdecznie. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Do zobaczenia we wtorek i do zobaczenia w czwartek z Tomkiem. Bardzo dziękuję.